Państwu witam na kolejnym spotkaniu Krakowskiego Klubu Wtorkowego. Przede wszystkim witam naszego gościa, Paweł Zyzak. Dzień dobry. Paweł jest chyba trzeci albo czwarty raz w Krakowskim Klubie Wtorkowym. To tylko świadczy, że książka. Wracasz tą książką dwutomową do takich historii, która przewija się w twoich książkach, bo i twoja najsłynniejsza jak do tej pory książka, czyli o Lechu Wałęsie, też w jakiś sposób dotykała okresu transformacji. Tu w tej książce Lech Wałęsa jest oczywiście po części bohaterem. Dlaczego cię zainteresował ten kierunek amerykański, który wydaje się oczywiście naturalny, bo przecież nikt tego nie ukrywa, że przynajmniej do pewnego czasu nikt tego nie ukrywał, że w jakiś sposób strona amerykańska nie tylko pomagała opozycji w kraju, ale także po 89 wpływała na to, co się dzieje w Polsce, więc może zacznijmy tradycyjnie. Dlaczego ten temat? Dlaczego? W jaki sposób? Skąd ten pomysł właśnie na tą książkę i dlaczego Amerykanie, a nie na przykład, nie wiem, Anglicy, którzy też, czy Francuzi, którzy też pomagali opozycji w Polsce? Może zacznę od podziękowania. Dziękuję za czwarte lub trzecie zaproszenie do Klubu Wtorkowego. Muszę zauważyć, że Państwo są coraz bliżej Instytutu Pamięci Narodowej. Mam nadzieję, mam marzenie w związku z tym, że w przyszłości spotkamy się już w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej i ogłoszę to jako swój triumf i głośny powrót. Musisz poczekać, bo budujemy siedzibę, chcemy budować siedzibę, ale coś nam nie idzie, ale zobaczymy. No to trzymam kciuki w takim razie. No i przystępuję do odpowiedzi na pytanie. W książce o Lechu Wałęsie napomykam o sprawach, które dotyczą polityki międzynarodowej i potencjalnego jej wpływu na sukces polityczny samego Lecha Wałęsy i sukces samej Solidarności. Są to takie rzeczy, jak chociażby Nagroda Nobla, którą Lech Wałęsa otrzymał, a którą wedle niektórych powinna otrzymać Solidarność. Kto zdecydował o tym, że to Lech Wałęsa otrzymał Nagrodę Nobla i dlaczego nie stało się to w 1982 roku, a dlaczego stało się to w 1983 roku? I czy w ogóle była taka perspektywa, że nie stanie się to? W związku z czym Lech Wałęsa nie zyska politycznie na arenie międzynarodowej, bo nie ukrywamy przecież, że Nagroda Nobla w pewnym sensie resuscytowała karierę polityczną Lecha Wałęsy, który, zresztą co opisywałem w książce o Lechu Wałęsie, przechodził permanentny kryzys od momentu wyjścia z internowania. Drugi taki element, aspekt, który dotyczy sfery międzynarodowej, to krótki opis międzynarodowych związków zawodowych, z którymi Solidarność zazwyczaiła współpracę w połowie lat 80. Chodzi o Konfederację Związkową ICFTU, International Confederation of Free Trade Unions. Była to taka federacja, do której należały m.in. amerykańskie związki zawodowe. Największa amerykańska centrala związkowa AFL-CIO, licząca kilkanaście milionów amerykańskich robotników. Obok niej taką siłą dosyć istotną na arenie związkowej, światowej, była WCL, World Confederation of Labor, na której czele stał niejaki pan Kułakowski, który oczywiście był Polakiem, wywodził się niejako z międzynarodowego ruchu socjalistycznego i akurat przewodził konfederacji związkowej, która była bardzo mocna w krajach trzeciego świata, w krajach azjatyckich, w związku z czym miała bardzo relatywne podejście do ustrojów tam panujących. Amerykańska centrala związkowa
i ICFTU, czyli Konfederacja, do której należała, były bardzo sceptycznie nastawione z zasady do wszelkich ruchów autorytarnych, totalitarnych, etc., etc., a zwłaszcza do totalitarnych. Była to centrala jednoznacznie antykomunistyczna, antysowiecka. W związku z tym nie było mowy o tym, żeby współpracować na jakimkolwiek szczeblu ze związkami komunistycznymi, których amerykańskie związki zawodowe w ogóle nie postrzegały jako związki zawodowe. Związki zawodowe, zresztą słusznie z definicji, są organizacją oddolną, społeczną. Natomiast zakładane w krajach komunistycznych tak zwane związki zawodowe były organizacjami odgórnie tworzonymi przez lokalne partie komunistyczne, przez lokalne władze po to, żeby mieć wpływ na akurat część robotniczą społeczeństwa, prawda? Miały być pasem transmisyjnym, jak to się mówiło no wówczas. Więc w książce Lechu Wałęsie znajdują się takie, że tak powiem po młodzieżowemu, zajawki dotyczące spraw międzynarodowych. Niewiele mówi się o pieniądzach, aczkolwiek napomykam o tym, że Lech Wałęsa miał problem z zaprowadzeniem porządku w finansach pierwszej Solidarności. Jeżeli chodzi o sam ruch Solidarności, to wspominam o tym, że Lech Wałęsa był osobą bardzo kontrowersyjną, jeżeli chodzi o strategię polityczną pierwszej Solidarności w okresie karnawału. I ten wątek rozwijam i pokazuję Państwu na wielu przykładach i faktach, że to nie tylko kwestia kontrowersyjna, ale Lech Wałęsa powinien się tutaj wypowiedzieć i wybronić z tej sytuacji, ponieważ istnieją bardzo silne podstawy, żeby sądzić, że Wałęsa pomógł Wojciechowi Jaruzelskiemu i klice wojskowej w osłabieniu, a następnie zniszczeniu Solidarności. Czyli przyczynił się do wprowadzenia stanu wojennego. Podobnie niejasna i kontrowersyjna jest rola Lecha Wałęsy i jego otoczenia politycznego, w tym na przykład Bronisława Geremka i Tadeusza Mazowieckiego, w zawiązaniu porozumienia politycznego pod koniec lat 80. Na kartkach tej książki drogę do tego porozumienia opisuję, no i pokazuję, jaką rolę na tej drodze odgrywały pieniądze. Możesz coś powiedzieć na ten temat? Bo to większość Państwa nie przeczytała książki. Przy okazji zachęcam Państwa do kupienia. Dzisiaj jest promocyjna cena 70 zł za 2 tomy, także zapraszam, a Paweł obiecał, że jakieś parę książek podpisze. To Lech Wałęsa ma w ogóle problemy z finansami, nie tylko z tymi, ale czy mógłbyś trochę na ten temat powiedzieć? Zanim wejdę w szczegóły i zacznę Państwu tłumaczyć, jak wyglądał mniej więcej przepływ tych pieniędzy, to może powiem, o jakie pieniądze w książce chodzi. Bo nie chodzi tylko o pieniądze, które płynęły do Solidarności, do ośrodków politycznych wywodzących się z Solidarności, czy istniejących gdzieś na obrzeża Solidarności. O takie pieniądze również chodzi, zarówno te płynące przed jeszcze sierpniem 1980 roku, jak i te w czasie karnawału, jak i te po stanie wojennym, czyli już do organizacji konspiracyjnych. Chodzi także o sprzęt, który płynął. Chodzi generalnie o przemyt prowadzony wówczas, ale chodzi również o pieniądze na przykład ulokowane w kredytach. Bo jak wiecie Państwo, PRL w latach 80. był krajem najbardziej zadłużonym spośród wszystkich krajów bloku. Owo zadłużenie no pod koniec lat 80. sięgało już ponad 40 miliardów dolarów. Suma olbrzymia, która no, spędzała sens powiek przywódców komunistycznych, ale także ośrodka Lecha Wałęsy, który no, bardzo przejmował się tym, że komuniści nie radzą sobie ze spłatą kredytów. No, stąd też lobbował bardzo mocno na świecie, żeby banki zachodnie, zarówno te prywatne, jak i te państwowe, pomogły komunistom w spłacie kredytów. No to jest słynny apel Lecha Wałęsy tuż po otrzymaniu Nagrody Nobla, prawda? Rozwijamy tutaj ten wątek kontrowersyjny Nagrody Nobla. Zaraz po otrzymaniu Nagrody Nobla w grudniu 83 roku Lech Wałęsa wydaje apel do Ronalda Reagana, żeby zniósł sankcje gospodarcze nałożone na rząd komunistyczny po grudniu 1981 roku. Nie było łatwo o te sankcje gospodarcze, od razu powiem, bo Ronald Reagan bardzo długo się namyślał, zanim do nich doprowadził. Sporo czasu minęło generalnie, zanim wrócił do Białego Domu ze swojego wypoczynku, bo stan wojenny wprowadzono przecież w weekend.
W międzyczasie stery polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, także tej dotyczącej Polski, no, przejęło otoczenie Ronalda Reagana, między innymi George Bush i Alexander Haig, który był sekretarzem stanu, czyli no, ministrem spraw zagranicznych amerykańskim, a oni mieli dosyć gołębie podejście do Związku Sowieckiego. W związku z tym lobbowali za tym, aby no, nie wykonywać żadnych radykalnych ruchów, no wręcz sugerowali, że wiedzieli o tym, że stan wojenny zostanie wprowadzony. No, no to jest jedna z tych rzeczy kontrowersyjnych, które musimy sobie jeszcze wyjaśnić. Ja tutaj wyjaśniam i pokazuję, że jednak Amerykanie coś wiedzieli o tym, kiedy ten stan wojenny zostanie wprowadzony. Ronald Reagan wrócił po jakimś czasie, no i pod wpływem m.in. amerykańskiej centrali związkowej AFL-CIO zdecydował się w końcu na nałożenie sankcji gospodarczych na PRL, ale także na Związek Sowiecki. Sankcje gospodarcze, które de facto zamroziły sytuację kredytową PRL względem jej wierzycieli zachodnich, ponieważ komuniści liczyli na to, że popłyną kolejne transze kredytów na spłatę odsetek. Te pieniądze nie popłynęły. Jak należy traktować tą sytuację rządu PRL po grudniu 1981 roku? Również należy te kwestie dobrze omówić, bo no niekoniecznie stan wojenny źle tutaj zadziałał na niekorzyść rządu PRL, ponieważ, no jak powiedziałem, zamroził sytuację kredytową PRL, prawda? Czyli dał Jaruzelskiemu, jego klice politycznej, czas do namysłu i czas do pewnego rodzaju negocjacji. No więc mamy pieniądze płynące do Solidarności, mamy pieniądze ulokowane w kredytach, które chcą odzyskać z powrotem wierzyciele prywatni, jak i państwowi. Wśród wierzycieli prywatnych na czele stoi David Rockefeller, a prezes Chase Manhattan Bank, banku, który władował ogromne pieniądze w te kredyty, ale także w przemysł wydobywczy w Polsce. Stąd ten niepokój finansjery światowej, wczesnej wierzycieli, prawda, że odbywają się strajki w Polsce w 1980-81 roku i że sytuacja w Polsce jest niestabilna i naciski, aby do tej stabilności wreszcie doprowadzić. I mamy w końcu pieniądze płynące do ośrodków emigracyjnych na Zachodzie. Z jednej strony tych, które powstały tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, czyli na przykład do biura koordynacyjnego w Brukseli, do Komitetu Solidarnościowego w Szwajcarii, do ośrodków solidarnościowych w Londynie, bo tam powstało ich kilka, no, do Stanów Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony mamy organizacje migracyjne, które już istnieją od jakiegoś czasu. Jest to na przykład Radio Wolna Europa, jest to Kultura Paryska. Są to ośrodki, przez które pieniądze, no nie tylko oficjalne, ale także nieoficjalne, między innymi ze służb specjalnych, ze CIA, przepływają no już od czasu, czy zaczątku zimnej wojny, czyli od przełomu lat 40. i 50. No, Jerzy Giedroyć był człowiekiem bardzo doświadczonym w przekazywaniu pieniędzy, stąd ten okres, ten epizod Solidarnościowy należy uznać za kontynuację jego działalności przerzutowej do Polski. Radio Wolna Europa miała swój tajny fundusz, na którym CIA gromadziła bardzo duże pieniądze. Radio Wolna Europa powstała swoją drogą, możecie tego Państwo też nie wiedzieć, jako koncept zarówno CIA, jak i AFL-CIO, Amerykańskiej Centrali Związkowej, która miała bardzo świetne kontakty z ośrodkami emigracyjnymi i uchodźcami z różnych krajów, no, które objęła pożoga wojenna. CIA powstała bardzo późno, powstała dopiero po wojnie. CIA nie miała swoich kontaktów, stąd korzystała z kontaktów amerykańskich związków zawodowych, świetnie zorientowanych i umocowanych na kontynencie europejskim. No i mamy pieniądze płynące pod postacią pomocy humanitarnej. Te pieniądze były również ważne dla rządu komunistycznego, bo cierpiał na brak twardej waluty. Stąd starał się przechwytywać tą pomoc, a następnie ją sprzedawać już na rynku detalicznym. I często mogli się Państwo tą pomoc znajdować w słynnych sklepach Peweksu, już z zupełnie innymi etykietami. Pod postacią pomocy humanitarnej, czy w zasadzie wewnątrz tej pomocy humanitarnej, ośrodki emigracyjne solidarnościowe przekazywały swoją własną pomoc dla Solidarności, prawda, już ukrytą, czy to w kaszy, prawda, czy to w jakichś przetworach, wyrobach mięsnych itd.
No więc mamy kilka strumieni pieniędzy, które w pewnym momencie się ze sobą splatają. No, splatają się pod koniec lat 80. przede wszystkim splatają się te dwa strumienie, czyli strumień dla opozycji w kraju. Mamy kilka milionów dolarów, które przyznał Kongres Amerykański Solidarności. No właśnie, czy Solidarności, prawda? Bo Solidarność została zdelegalizowana w 81 roku i powstała nawet grupa robocza Komisji Krajowej. W 82. W 82, przepraszam, po grudniu w każdym razie. 81. Formalnie Solidarność została zdelegalizowana w połowie nawet 82 roku, specjalna ustawa o związkach zawodowych. Mianowicie powstała grupa robocza, która domagała się powtórnego zwołania Komisji Krajowej Solidarności, prawda? Czyli ciała, które no, spowodowałoby zalegalizowanie statusu zarówno Lecha Wałęsy, jak i Solidarności. Prawda? No bo musimy sobie w związku z tym zadać szereg różnego rodzaju pytań. Kogo reprezentowało biuro koordynacyjne NSZZ Solidarność w Brukseli. No? No, potencjalnie reprezentowało tymczasową komisję koordynacyjną, która no, działała w warunkach konspiracyjnych, no, nie miała umocowania statutowego. No? Funkcjonowała, składała się z liderów poszczególnych regionów, ale znowu kilku liderów i niektórzy liderzy nie znaleźli się tam. Przed TKK istniało jeszcze OKO, Ogólnopolski Komitet Oporu, który również nawiązał swoje kontakty na zachodzie z ośrodkami związkowymi, a z ośrodkami emigracyjnymi i prowadził różnego rodzaju wymianę. I dlaczego tak się stało, że OKO zostało akurat zlikwidowane, w pewnym sensie wchłonięte do TKK? No więc mamy pieniądze kongresowe dla Solidarności, czyli de facto ośrodka politycznego Lecha Wałęsy. Bardzo duże pieniądze. W 1987 roku Kongres Amerykański przyznał Solidarności milion dolarów. Wiecie Państwo z historii, także z mojej pierwszej książki o Lechu Wałęsie, że za te pieniądze Lech Wałęsa postanowił kupić ambulansę dla państwowej opieki zdrowotnej. Natomiast w 1988 roku Kongres Amerykański przyznał już 2 miliony dolarów, a w roku następnym 3 miliony dolarów. A jakiś czas temu miała się odbyć debata z Lechem Wałęsą. No, gdzieś tam w tle mówiło się, że będzie chodziło o Bolka. Natomiast liczyłem na to, że będzie można porozmawiać z Lechem Wałęsą także o innych sprawach i miałem wielką ochotę zadać mu pytanie, co się stało z tymi kilkoma milionami dolarów? Co za nie sfinansowano? A gdzie są rachunki z tych milionów dolarów? Prawda? Odpowiedzi na te pytania niestety nie znalazłem w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie również mieli problemy z rozliczeniem Solidarności. I wysłali to nawet na przełomie lat 80. i 90. swoich specjalnych takich księgowych, którzy jeździli po regionach i zbierali różnego rodzaju informacje. No, poza pewnymi statystykami procentowymi nic nie udało mi się wyzyskać. No więc mamy te pieniądze, ale z drugiej strony mamy pieniądze z kredytów i na bazie tego problemu kredytowego powstaje niejaki fundusz obsługi zadłużenia zagranicznego, prawda? Którym jest zająć spłatą kredytów. No więc powstaje drugi strumień pieniędzy, który popłynie częściowo do tak zwanego rodzącego się biznesu. No i mamy ten strumień solidarnościowy, prawda? Nie do końca rozliczony, który bardzo prawdopodobne spowodował rozrost pewnych grup politycznych, prawda, wpłynął na to, że niektóre postacie z życia politycznego stały się bardziej znaczące niż inne. Przejdę do następnych pytań. To jeszcze takie pytanie, czy można oskarżać Lecha Wałęsę dzisiaj o no, przynajmniej o niedopatrzenie i nieprzypilnowanie finansów, czy Lech Wałęsa dysponował tymi według Twojej wiedzy osobiście, czy jednak była to grupa osób, która z tych pieniędzy się nie potrafi rozliczyć do dzisiaj? I ja mówię o tej bezpośredniej pomocy nie tylko, ale kongresu przez te 10 lat, o jakich pieniądzach my możemy dzisiaj w ogóle mówić, a ile według Ciebie no w jaki sposób możemy powiedzieć, że zostały rozliczone? Mhm.
No więc na początku lat 90., ściślej w 1990 roku, odbył się drugi zjazd Solidarności i na tym zjeździe rozliczono no, około 7 milionów dolarów. To są te pieniądze, które oficjalnie, wedle wiedzy także amerykańskich ośrodków, takich jak NED, National Endowment for Democracy, a oficjalnie popłynęły do Polski, tyle rozliczono po tamtej stronie. Prawda? Ale tego jest zdecydowanie za mało, bo wiemy, że biuro koordynacyjne z Solidarność w Brukseli otrzymywało pieniądze z różnego rodzaju agent, takich między innymi jak Fundacje Rockefellera i Forda. Bo poza tym, że Rockefeller kredytował rząd komunistyczny, wspierał opozycję, prawda? Widzicie Państwo, rozumiecie Państwo tą zaradność Rockefellera, który wspierał obydwa znaczące ośrodki, które w przyszłości miałyby się porozumieć i doprowadzić do tej stabilizacji, która była potrzebna międzynarodowej finansjerze. No więc stamtąd szły bardzo duże pieniążki i szły nie tylko do biura koordynacyjnego, bo biuro koordynacyjne działało równolegle z komitetem koordynacyjnym w Paryżu. On sobie funkcjonował troszeczkę autonomicznie. No formalnie był w tej strukturze biura koordynacyjnego, ale funkcjonował sobie niezależnie. Do 1985 roku tym komitetem zarządzał Severin Blumstein, który na przełomie 1984 i 1985 postanowił w spektakularny sposób wrócić do Polski. No i w spektakularny sposób odesłano go z tej Polski z powrotem do Francji. No więc tenże komitet koordynacyjny jako osobne ciało nie rozliczył się z żadnych pieniążków. Poszukujemy akt tego komitetu koordynacyjnego, prawda? Jest kilka wersji, gdzie znajdują się te akta. No jedna z tych wersji mówi, że znajdują się w archiwach CFDT, czyli Francuskich Związków Zawodowych, prawda? W jakiejś części tajnej, czyli w jakimś zbiorze zastrzeżonym Francuskich Związków Zawodowych, prawda? No, bardzo prawdopodobne, że znajdują się w zbiorze zastrzeżonym kontrwywiadu francuskiego, który czuwał nad francuskimi ośrodkami emigracyjnymi, jako że prowadziły działalność nielegalną, przemytniczą, przerzutową. Prawda? No, raczej nie zakładamy, że służby specjalne francuskie, brytyjskie, amerykańskie pozwoliłyby, żeby taka działalność była prowadzona z ich terytorium, niejako w formie polityki zagranicznej, prawda? Antysowieckiej. Jeszcze jedną taką niezależną strukturą, a w zasadzie osobą w Paryżu, ale bardzo blisko współpracującą z biurem koordynacyjnym, wewnątrz tego biura odpowiedzialną za przerzuty, był Mirosław Chojecki. On szefował takiemu stowarzyszeniu Kontakt. Prawda? Przez ten Kontakt przechodziły również bardzo duże pieniążki. Gdzieś tam na obrzeżach Kontaktu, na styku Kontaktu i Jerzego Giedroycia i jego kultury, powstało takie stowarzyszenie, taka fundacja w zasadzie pomocy polskiej nauce i kulturze, która także obracała bardzo dużymi pieniędzmi, liczonymi w setkach tysięcy dolarów. No i widzicie Państwo, tych różnych struktur jest bardzo dużo. Wciąż jakby nie liczymy, nie wliczamy w to tych struktur, tych biur czy komitetów solidarnościowych, które znalazły się poza strukturą biura koordynacyjnego, z woli Jerzego Milewskiego, który skutecznie przez całe lata 80. rozbijał struktury emigracyjne Solidarności. Nie tylko. Postarał się zawłaszczyć także wpływy emigracji, czy powiązania między emigracją a rządem emigracyjnym, między na przykład silnym ośrodkiem szwajcarskim Solidarności, a Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem, który prowadził przecież swoją pomoc humanitarną, prawda, w PRL. Muszę Państwu od razu zaznaczyć, że na terenie Szwajcarii funkcjonowały dwa Czerwone Krzyże. Jeden był oficjalny i jeden był międzynarodowy. Ten międzynarodowy był niezależny. Wszystkie te państwowe, no to były organizacje w jakimś sensie zależne od państwa. Nie mówiąc już o tych Czerwonych Krzyżach, które istniały na terenie bloku sowieckiego, prawda? Były to struktury podobnie zależne od państwa jak związki zawodowe. No więc, jeżeli chodzi o strukturę migracyjną, kto się rozliczył, tak? W jakimś stopniu rozliczył się Jerzy Giedroyć, jego kultura. Na kartkach kultury mogliście Państwo na okładce przeczytać, jakimi pieniędzmi dysponował Giedroyć. No ale są to te pieniądze nieoficjalne, prawda? Oficjalne, przepraszam, względnie oficjalne. No Jerzy Giedroyć, jak Państwu powiedziałem, był kanałem przerzutowym dla różnego rodzaju pieniędzy, także tych pieniędzy należących do służb specjalnych. Jerzy Giedroyć pozyskiwał pieniądze
swoimi własnymi kanałami, o których możecie przeczytać Państwo w książce. Natomiast jeżeli chodzi o struktury szeroko pojęte solidarnościowe, to rozliczyła się w zasadzie tylko Irena Lasota i jej Committee in Support of Solidarity na kartkach kultury paryskiej. O tym, ile pieniędzy przesłała, nie tylko pochodzących z NED, ale także z innych ciał, z innych organizacji, z innych instytucji, to wszystko się znalazło w sprawozdaniach. Jeżeli chodzi o kraj, to w kraju próbował się rozliczyć ośrodek państwa Romaszewskich, na tyle, na ile było to możliwe. No, musimy tutaj w pewnym sensie bronić działaczy, którzy funkcjonowali w ekstremalnych warunkach konspiracyjnych, że nie wszystko się dało rozliczyć, prawda? No ale ceni się to, jeżeli była jakaś kontrola nad finansami, a gdzieś tam na koniec lat 80. odbyły się audyty w środku, prawda? No i państwo Romaszewscy, i Komitet Interwencyjny, i na przykład Czesław Bielecki i jego wydawnictwo CDN przeprowadzili takie audyty, prawda? I rozliczyli się z tego, co im pozostało. A nawet Romaszewscy, kiedy wykazali pewien brak w ośrodkach, w własnych środkach, przekazali własne pieniądze z przyznanej im międzynarodowej nagrody i włożyli je z powrotem do budżetu. No także, jak widzicie Państwo, rozliczył się de facto promil organizacji tych krajowych i tych emigracyjnych. Czyli można innymi słowy powiedzieć, nie rozliczył się prawie nikt. To jest bardzo niepokojące, dlatego że zarówno elity emigracyjne, jak i solidarnościowe z lat 80. weszły następnie po 1989 roku do polskiej polityki i do polskiego biznesu. I do dzisiaj de facto w wielu miejscach, w wielu partiach politycznych odgrywają znaczącą rolę. Paweł, ty byłeś przecież w Stanach i powiedz, no i oczywiście byłeś w archiwach, rozmawiałeś z ludźmi, czy jest dużo dokumentów, które świadczą o tej pomocy, czy to jest w ogóle dzisiaj w dalszym ciągu niedostępne i tak naprawdę to już nie jest nikt tym zainteresowany, ile tych pieniędzy do kogo wpłynęło. Tym bardziej, jak mówisz, że biznes amerykański był raczej zainteresowany, żeby wspierać i komunistów, ale także Solidarność, bo nie wiadomo, co się stanie. Dokładnie. Przepraszam. No więc z archiwami mamy problem, dlatego że operujemy w realiach historii najnowszej i archiwa są pozamykane. Na szczęście odtajnione są archiwa związkowe i częściowo odtajnione są archiwa ale administracji politycznych. Te archiwa można znaleźć w poszczególnych bibliotekach prezydenckich. No ja zwiedziłem większość tych bibliotek prezydenckich dotyczących interesującego nas okresu. Byłem więc w bibliotece Ronalda Reagana w Simi Valley, co jest na południu Kalifornii, a byłem w Teksasie w bibliotece George'a Busha. Tutaj są najsłabsze archiwa, prawda? Jest to najkrótszy okres, jaki upłynął. No i w innych tego rodzaju miejscach. Bardzo ciekawym miejscem, jeżeli chodzi o archiwa, jest biblioteka Stanforda, bo tam na przykład mieszczą się archiwa byłego szefa CIA Billa Casey'a, który zmarł pod koniec lat 80. No, wskutek na pewno również tego stresu, jaki przechodził w związku z aferą Iran-Contras. Aferą, która no, całkowicie zmieniła trajektorię polityki zagranicznej Ronalda Reagana, no i wpłynęła na to, że wodze w tej polityce objął George H.W. Bush, prawda? George Bush senior. I prowadził politykę dla nas no, tragiczną, prawda? No, jak wiecie Państwo z innych źródeł, z innych miejsc, rząd amerykański tutaj pośredniczył de facto w porozumieniach okrągłostołowych, a nawet liczył opozycję, jak liczyć głosy. Już po czerwcu 1989 roku, aby prezydentem został Wojciech Jaruzelski. Prawda? Uczył działaczy solidarnościowych tego John Davis, taka szara eminencja. Szara eminencja, ale później postać już działająca w pełni jawnie, ponieważ został ambasadorem w Warszawie. Przez długi czas ambasada amerykańska w Warszawie nie była obsadzana. Dlatego, że Ronald Reagan chciał tam włożyć Jacka Scanlana, człowieka, który zresztą podejmował w Stanach Zjednoczonych
Ryszarda Kuklińskiego, jastrzębia politycznego, prawda? Komuniści się na to nie zgadzali, woleli więc utrzymywać stan nieważkości i ewentualnie wspierać kandydaturę właśnie Johna Davisa. Człowiekiem, który bardzo mocno wdał się, pokrzyżował plany wielu gołębi w amerykańskiej administracji, był jeszcze wcześniejszy ambasador amerykański, również Davis, tylko że Richard, inaczej troszeczkę pisane nazwisko, który był ambasadorem w latach, na początku lat 70., który współpracował z ośrodkami emigracyjnymi w Stanach Zjednoczonych i udrażniał tym ośrodkom drogę do amerykańskich ośrodków politycznych, prawda? Aby działacze Solidarnościowi, przede wszystkim Committee in Support of Solidarity, mogli tłumaczyć amerykańskim politykom, o co chodzi w Polsce, tłumaczyć te podziały, komu należy pieniądze przyznawać, jakimi kanałami należy pieniądze puszczać i tak dalej. Jeszcze może dwa słowa o tych kanałach, prawda, i tej polityce Jerzego Milewskiego, o co jemu chodziło i do czego dążył, rozbijając struktury migracyjne. Dążył do pełnej centralizacji przez biuro koordynacyjne kanałów przepływowych, finansów i sprzętu do Polski, co powodowało duże napięcia. No, duża część struktur na Zachodzie nie godziła się na taką koncepcję, no więc postanowiła prowadzić swoją niezależną politykę. No więc z czasem rozstali się z Milewskim pan Przetakiewicz w Kanadzie, Irena Lasota, Eric Chenoweth i Jakub Karpiński w Stanach Zjednoczonych, państwo Grębscy w Szwajcarii, pan Gasztecki w Londynie, prawda, i tak można wymieniać, wymieniać. W zasadzie ostały się dwa tylko silne ośrodki przy biurze koordynacyjnym, był to ośrodek paryski, o którym państwu wspomniałem, no i ośrodek szwedzki, w zasadzie ośrodki szwedzkie, bo one były ze sobą bardzo mocno podzielone. Tutaj działało dwóch panów, pan Kaleta i pan Lebenbaum, prawda? Oni bardzo blisko do samego końca współpracowali z Jerzym Milewskim, a Marian Kaleta był nawet pracownikiem biura koordynacyjnego, prawda? To tam właśnie w tym biurze szwedzkim odbywały się te słynne wpadki, słynne kontrowersje związane z nieudanymi przerzutami. Jerzy Milewski próbował scentralizować kanały, kiedy drugi taki silny ośrodek, może można powiedzieć najsilniejszy ośrodek po biurze koordynacyjnym nowojorski, Irena Lasoty, próbował decentralizować te kanały, prawda? Dosyć skutecznie, i w tym ten ośrodek nowojorski wspierały amerykańskie związki zawodowe i duża część administracji Ronalda Reagana, której udało się wytłumaczyć, czym grozi scentralizowanie tych kanałów. Jako przykład pokazywano aferę Bergu z przełomu lat 40. i 50. Pamiętacie państwo piątą fałszywą komendę winów postawioną tutaj przez UB, której cele były, nie polegały tylko na tym, żeby zgromadzić, skupić wokół fałszywej komendy ostatnich działaczy podziemia niepodległościowego, ostatnich żołnierzy, weteranów, i następnie ich eksterminować, pozamykać, ale chodziło o to, aby stworzyć fałszywe kanały przepływu ludzi i funduszy, które następnie podepnie się do ośrodków emigracyjnych, które następnie się zinfiltruje i skompromituje, prawda? I to się udało bezrobić. Po aferze Bergu odbyły się różnego rodzaju inscenizacje dziennikarskie, gdzie pokazywano, jak to ośrodki emigracyjne za pieniądze CIA próbują tutaj doprowadzić do III wojny światowej, prawda, na terenie kraju. No więc amerykańscy politycy, pracownicy służb specjalnych, czy też amerykańscy związkowcy, tacy jak, tutaj to nazwisko musicie państwo zapamiętać, Irving Brown, tłumaczyli właśnie administracji Reagana, że jeżeli się scentralizuje kanały, to dojdzie do kolejnej kompromitacji, prawda? To służby komunistyczne, bardzo wprawione w takich operacjach, no, zinfiltrują te kanały, no i ośmieszą tą politykę, no i de facto dopomoże się rozpracowaniu, zinfiltrowaniu, zniszczeniu między innymi ośrodków konspiracyjnych w Polsce. Bo musimy sobie to wyobrazić. Pieniądz to jest taki element, który podróżując kanałami dociera do najmniejszej drukarni, do indywidualnego działacza. Czyli krocząc wraz za tym pieniądzem, czy nawet
idąc tropem danej maszyny, no docieramy po prostu do pojedynczej komórki podziemia. Prawda? Kontrolując te kanały, jesteśmy w stanie rozrysować sobie wszystkie kanały konspiracyjne, kontrolować je, a w razie konieczności po prostu je przejąć. Jakiś czas temu miałem rozmowę z Mirosławem Dakowskim, którego dopytywałem o taką bardzo kontrowersyjną, ale bardzo nieznaną sprawę i bardzo niepopularną sprawę wśród byłych działaczy opozycyjnych, mianowicie nadajników, które przychodziły wraz z sprzętem ze Szwecji oraz nadajników montowanych przez bezpiekę w maszynach, które następnie rozprowadzano po kraju. No więc fizycznie przechwycono takie nadajniki, a następnie rozrysowano ich schematy i opublikowano nawet w pojedynczych egzemplarzach. Owe nadajniki naprowadzały służbę bezpieczeństwa po prostu do samego celu, tak? Czyli do tej najmniejszej komórki, czyli na przykład do drukarni, którą następnie likwidowano albo, kiedy taka była potrzeba, kontrolowano, tak? Ponieważ drukarnia utrzymywała swoje relacje, prowadziła kolportaż, no więc idąc śladem tego kolportażu można było docierać do innych zainteresowanych tematyką. No, więc to jeżeli chodzi o centralizację i decentralizację. I teraz może wieńcząc ten temat, żebyśmy już do tego nie wracali, to zadajmy sobie pytanie, czy udało się bezpiece powtórzyć operację Bergu. Pod koniec lat 80. ukazała się w Polsce książka o tytule bodajże 7 wywiadów z generałem Pożogą, w której generał Pożoga opowiada Henrykowi Piecuchowi właśnie o aferze Bergu. Wymienia tam postać wspomnianego przeze mnie Ewinga Brauna, który w latach 80. był szefem placówki AFL-CIO w Paryżu, a na przełomie lat 40. i 50. pomagał przerzucać pieniądze do wolności i niezawisłości w kraju. Wspomina o tym. Sugeruje, że bezpieka jest bardzo dobrze zorientowana w sprawach podziemia. Podaje przykład przechwyconych maszyn, aparatury radiostacyjnej, także przechwyconej. No, generał Pożoga ewidentnie po prostu grozi palcem. Prawda? Pokazuje, my o was bardzo dużo wiemy. Prawda? W mojej opinii SB nie udało się powtórzyć w 100% afery Bergu. Tak? Udało się wesprzeć plan transformacji ustrojowej na bazie porozumienia elit z otoczenia Lecha Wałęsy, no i komunistów. Natomiast nie udało się w 100% tak przeprowadzić afery Bergu, dlatego że nigdy nie udało się komunistom zatamować pieniędzy, które płynęły od AFL-CIO czy przez AFL-CIO do takich ośrodków emigracyjnych jak londyński, czy przez takie osoby jak siedzący tutaj Mirosław Dominczyk, który był kurierem AFL-CIO, ale przenosił także inne fundusze, inne sprzęty, wwodzące się z zupełnie innych źródeł do kraju, ponieważ AFL-CIO, idąc za radą osób, które twierdziły, że należy decentralizować, tworzyła swoje własne dodatkowe kanały. Jednym z tych kanałów był właśnie Mirosław Dominczyk. No więc dzięki temu, że były amerykańskie związki zawodowe, dzięki temu, że byli światli emigranci z dobrymi intencjami, dzięki temu, że w administracji Ronalda Reagana byli autentyczni, szczerzy antykomuniści, no udało się pokrzyżować szyki bezpieki. Udało się wesprzeć tymi pieniędzmi płynącymi z Zachodu przynajmniej część ośrodków niezależnych. Prawda? Te pieniądze, które oglądaliście Państwo w Polsce, to były te pieniądze, zakładam, to były te pieniądze, które przeszły przez ręce uczciwych ludzi, prawda? Większość pieniędzy, które płynęły do Polski, jednak została przechwycona. Natomiast dalej kursował sprzęt, który został wyposażony w odpowiednią aparaturę. Aczkolwiek były wyjątki, ponieważ przeczytacie Państwo taką anegdotę w mojej książce, którą zresztą sprzedał Krzysztof Wyszkowski. Niejaka pani Danuta Wałęsa w pewnym momencie została złapana w Peweksie ze znaczonymi pieniędzmi, które wywodziły się z zachodnich ośrodków, no bo przecież nie nabyła ich w banku. Wspominałeś się tu o panu, który nam, mam nadzieję, powie parę rzeczy, także serdecznie zapraszam tu do Pawła. Natomiast ja mam pytanie, czy pracując nad tą książką, rozmawiałeś też oczywiście na pewno z działaczami Solidarności.
w Polsce, funkcjonujących, jeszcze żyjących. Jaki jest ich stosunek do sprawy pieniędzy właśnie? Nie jest to ulubiony temat działaczy opozycyjnych, zwłaszcza tych znaczących, prawda, wywodzących się z tych ośrodków, do których powinny były wpływać pieniądze. Przede wszystkim chodzi o TKK. Tak? Chodzi o panów Borusewicza, Bujaka, Bogdana Lisa. No Bogdan Lis był tutaj bardzo ważny, bo on legitymizował Jerzego Milewskiego w Brukseli, prawda? Do momentu, kiedy Lis został złapany w 1984 roku. Ważną postacią był Jacek Merkel, który był takim przełożeniem Lecha Wałęsy na TKK w pewnym momencie. Z panem Jackiem Merklem miałem okazję porozmawiać. Nawet przeprowadziliśmy bardzo ciekawą rozmowę, po czym pan Jacek Merkel retrospektywnie wycofał się po prostu z tego, co mi powiedział i powiedział, że tego nie należy publikować. On się na to nie zgadza. Problem jest również, kiedy dyskutuje się z osobami, które na emigracji prowadziły działalność prosolidarnościową. No, nikt nie chce wchodzić w szczegóły. Tak? Nikt nie chce za bardzo pokazywać swoich osobistych archiwaliów. Często tych archiwaliów nie ma. Rozmawiałem na temat archiwaliów z Mirosławem Chojeckim. No, jego archiwalia przechodziły szczególnie ciężkie dzieje. Kilka razy trafił je pożar, były powodzie. I no, należy współczuć, tak? Należy współczuć także historykom, bo nie jesteśmy w stanie po prostu przez to odtworzyć, jak szeroko zakrojoną działalność opozycyjną prowadził. Rachunków biura koordynacyjnego w Brukseli nie jesteśmy w stanie odnaleźć. No i również zalała woda i strawił pożar. Ponoć znalazły się ostatecznie w Polsce. Szedłem tropem różnego rodzaju opowieści, gdzie się znajdowały na poszczególnych etapach tej podróży. Były podobno we Wrocławiu, później w Gdańsku. No niestety ani we Wrocławiu, ani w Gdańsku ich nie ma. Nie wie, co się z nim stało, ani Mirosław Chojecki, ani inne osoby z kręgu biura koordynacyjnego, z którym nie rozmawiam. Nie przeczytałem także w żadnych wspomnieniach, gdzie te pieniążki mogą, przepraszam, gdzie te rachunki mogą się znajdować. Czytywałem się szczególnie wspomnienia Mariana Kalety, ale on również zdaje się nie mieć pojęcia, co się z tymi pieniędzmi, co się z tymi rachuneczkami stało. No więc widzicie Państwo, że mamy do czynienia z swoistą zmową milczenia i niestety znajdujemy się w takiej sytuacji, że osoby, które dysponują archiwami, jeżeli są takie osoby, archiwami byłej Służby Bezpieczeństwa dotyczącymi rozpracowania emigracji. Chodzi o dwie operacje, Zachód i Węże. Przede wszystkim o operację Węże, bo to była operacja wywiadu. No to te osoby wiedzą więcej niż historycy, no i opinia publiczna w Polsce. Co może być bardzo negatywny wpływ na głosowania w Sejmie na przykład. Prawda? Jest to bardzo temat niewygodny i może skutkować bardzo poważnymi powikłaniami. Jak rozumiem, mówisz o archiwach niezwiązanych z IPN-em, tylko jakichś archiwach, które gdzieś są. Czy mówię o archiwach prywatnych, ale wywodzących się z MSW, prawda? Które być może nigdy nie trafiły do Instytutu Pamięci Narodowej. Oficjalnie, formalnie archiwa wywiadu dotyczące rozpracowania zarówno struktur emigracyjnych, ale także kultury, Radia Wolna, Europa i tak dalej, rządu emigracyjnego zniszczono w pierwszym szeregu. Były to najważniejsze akta. Pod koniec lat 80. Pod koniec lat 80. formalnie stało się to we wrześniu, czyli kiedy już funkcjonował rząd Mazowieckiego. Ale mówię formalnie, bo być może uprowadzono je wcześniej, prawda, a tylko pokwitowano, że zostały zniszczone, wydano formularz zniszczenia. Natomiast bardzo prawdopodobne, że te dokumenty gdzieś tam sobie krążą, prawda? Gdzieś tam sobie czekają w jakiejś szafie któregoś z byłych rozpracowujących podziemie. To, że one się nigdy nie okazały, może świadczyć o tym, że skala rozpracowania podziemia w Polsce była bardzo, bardzo znacząca. Tak? Że to podziemie mogło zostać rozpracowane już na bardzo wczesnym etapie, a później tylko kontynuowano kombinację operacyjną po to, żeby kontrolować sytuację polityczną wewnątrz samej opozycji. Dbać o to, żeby pewne ośrodki
pewne ośrodki nie wypłynęły. No dbano o tym bardzo dbano o to bardzo konsekwentnie, zarówno ze strony bezpieki, ale także ośrodka Lecha Wałęsy, żeby pieniądze płynące z Zachodu nie płynęły do Solidarności Walczącej, na przykład do Konfederacji Polski Niepodległej, czy też bezpośrednio do regionów, prawda, które mogły nie być jeszcze zinfiltrowane. Osoby, które nie godziły się z oficjalną polityką kierownictwa Solidarności, no, czekał los taki, jak czekał Jana Górnego, który reprezentował śląską akurat Solidarność w TKK. No, temu panu dano zrozumienia, że jeżeli nie podporządkuje się. No mówię już o połowie lat 80., kiedy Lech Wałęsa i jego środek polityczny dążą do likwidacji de facto oficjalnego podziemia, tego mainstreamowego podziemia wywodzącego się bezpośrednio ze Związku Zawodowego. I Górny tutaj się temu sprzeciwia. No, dodaje mu się do zrozumienia, że za chwilę się go oskarży o to, że jest radykałem i współdziała z Solidarnością Walczącą. A ostatecznie spotkał go taki los, że został po prostu schwytany przez służby bezpieczeństwa i gdzieś tam w pobliżu Górnego właśnie sobie leżały jakieś dolary, jakiś sprzęt. No i siedziała pewna tajemnicza postać, którą różnie się opisuje, różnie się wykonspiruje. W książce podaję jej nazwisko, możecie się Państwo zapoznać. To już przejdźmy do po 1989 roku, do tego okresu, no bo z tego, co mówisz, płynęły niemałe pieniądze i przecież część tych pieniędzy oczywiście trafiła do działaczy. Część została gdzieś przekręcona i co się z tym, przecież paru działaczy, czy nawet kilkudziesięciu nie przyjęli tych pieniędzy, bo to niemożliwe. Czy one po 89 zasiliły jakieś środowiska, według Twojej wiedzy oczywiście? No, czy gdzieś leżą na kupce bieliźniarce? Ale wątpię. Myślę, że dzięki tym pieniądzom niektórzy działacze, byli działacze podziemia, po prostu znaleźli się w biznesie i otworzyli w końcu dobrze prosperujące firmy. Zresztą podobnie jak funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, którzy przeniknęli do Solidarności, czy nawet współzakładali niektóre drukarnie, oni również ostatecznie stali się pełnymi sukcesów przedsiębiorcami. No tutaj mogę wymienić trzech, prawda, których przypadkowo udało się na przestrzeni lat ustalić, żebyście Państwo widzieli, że to nie są jakieś tam wydawnictwa, które dzisiaj funkcjonują w podziemiu, ale bardzo poważne oficyny. Pierwszą taką postacią, która zrobiła karierę w podziemiu, będąc jednak na etacie Służby Bezpieczeństwa, był Marian Pękarski, był majorem kontrwywiadu. W zasadzie powinienem powiedzieć kontrwywiadu, bo Służba Bezpieczeństwa, no tak się opisywało de facto trzeci departament. Tak? Kontrwywiad i wywiad to były odpowiednio departamenty drugi i pierwszy. Więc Marian Kotarski był majorem kontrwywiadu, właściwie nazywał się Marian Pękarski. W 83 roku współzakładał oficynę wydawniczą Rytm. Dzisiaj to wydawnictwo wydaje patriotyczne książki, prawda, o tematyce wojskowej, ułańskiej, prawda, także patriotyzm pełną gębą. Tak? Mamy tutaj jakby... Wcześniej Stanów Jednego też patriotycznie wydawali. No więc kontynuują to dzieło. Zarażania młodzieży patriotyzmem. Co ciekawe, to wydawnictwo, dlaczego jeszcze, prawda, kontrola nad takimi wydawnictwami była istotna i ważna, bo na przykład to wydawnictwo wydawało kwartalnik społeczno-polityczny 21. W ramach tego kwartalnika pisali doradcy Lecha Wałęsy. No? Więc panowie, którzy pracowali w wydawnictwie, mieli po prostu wgląd, prawda, w materiał już na sam koniec, prawda, już przed wydrukiem. Niemalże. Drugą taką postacią, która wypłynęła także przypadkowo, był Paweł Mikłasz. Od 79 współwydający i współprowadzący wydawnictwo imienia Konstytucji 3 Maja. Także wydawnictwo dzisiaj funkcjonujące. No a w Krakowie mamy pana Henryka Karkosza, tak, byłego tajnego współpracownika o pseudonimie Monika. Wówczas szefa oficyny wydawniczej. Natomiast również członka bardzo ważnej struktury wewnątrz mainstreamowej opozycji, konspiracji, konsorcjum wydawnictw niezależnych. Składało się z kilku członków, szefów dużych wydawnictw,
którzy mieli wpływ na rozdział pieniędzy płynących z Zachodu. Także tych pieniędzy przesyłanych niestety przez takie ośrodki jak Committee in Support of Solidarity, Irene Lasotte, prawda? Pieniędzy amerykańskich związków zawodowych NED. Nie jest powiedziane, że te pieniądze od razu były sprzeniewierzone, zmalwersowane czy przechwycone przez bezpiekę, natomiast ci panowie mieli po prostu wgląd, kto je otrzymuje. Mówię o tych panach, którzy wewnątrz konsorcjum jednak współpracowali z ciemną stroną mocy. No więc taką mamy sytuację. No ale Henryk Karkosa już nie ma wydawnictwa, Rytm istnieje. Pan mówi, że to jest Anamik. Ale to nie on, to żona. On, no nie wiem, no. Nie bywał tam. I na małym rynku drugi kawilon. Paweł, wspomniałeś zaraz na początku naszej rozmowy o dwóch postaciach ważnych w okresie transformacji. Jeden i drugi już nie żyją. Mówię o współpracownikach Lecha Wałęsy bliskich, czyli o Geremku i Mazowieckim. Czy udało ci się dotrzeć do jakichś materiałów, które w jakiś sensie także ich obciążały tą sytuacją, o której mówisz, czyli znikających finansach. I nie pytam się dlatego o nich, że już nie żyją, tylko dlatego, że to jednak ważne postacie w historii Polski i różne te postacie są oceniane w różnych mediach. No ci panowie odgrywali bardziej znaczącą rolę w otoczeniu Lecha Wałęsy niż księgowanie funduszy. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć na podstawie tego, czym dysponujemy, jaka była ich rola w rozdziale pieniędzy. Natomiast pod koniec lat 80. dosłownie przywozili pieniądze z Zachodu w walizkach. Bronisław Geremek przywiózł sumkę bodajże 200 tysięcy dolarów z Zachodu i został elegancko przepuszczony jeszcze przed wyborami czerwcowymi na lotnisku w Okęciu. Także to się odbywało już później za zgodą reżimu komunistycznego. Natomiast musiało być, znaczy musieli wiedzieć. Tak, ale to był już element tego, prawda, rysującego się porozumienia. Prawda? Po tym, jak udało się Wałęsie i jego współpracownikom doprowadzić do likwidacji de facto podziemia solidarnościowego, czyli TKK. Prawda? Pamiętacie państwo, powstała Tymczasowa Rada Solidarności i zaraz później KKW. Prawda? Ze scalenia obydwu tych ciał. To jest 87 rok, prawda? Czyli przestaje istnieć jakby formalnie przynajmniej podziemie. To jest jeden z warunków komunistów, żeby zasiąść z Solidarnością do stołu rozmów. Prawda? Likwidujecie podziemie. Prawda? I rola tych panów przy rozdziale pieniędzy nie jest mi szerzej znana, natomiast odegrali bardzo znaczącą rolę w zniesieniu przez Stany Zjednoczone sankcji gospodarczych, które bardzo doskwierały komunistom i powodowały, że komuniści mogli przystąpić do stołu rozmów z pozycji słabszego. Dlatego, że rozmowy, które zintensyfikowały się w 1988 roku, trwały do 1989 roku, rozmowy tak zwane okrągłostołowe, mogły zaistnieć również dopiero w warunkach, kiedy Amerykanie znieśli już sankcje gospodarcze. A stało się to koniec końców na początku 1987 roku. W 1986 roku PRL została przyjęta z powrotem, na czym bardzo zależało komunistom, do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To się wiązało z tym, że komuniści wreszcie mogli zabiegać o kredyty. No więc ci panowie razem z dwoma innymi panami po drugiej stronie jakby tego kanału współpracy, czyli panem Brzezińskim i Nowakiem, dbali o to, żeby Ronald Reagan zniósł sankcje gospodarcze i czyni to na różne sposoby, także w mniej subtelne i ładne sposoby. Prowadzą różnego rodzaju intrygi w łonie administracji Reagana. Chodziło o to, żeby przekonać, że cała opozycja w kraju opowiada się za Lechem Wałęsą, prawda? A jeżeli nie, to przynajmniej cała ta mainstreamowa solidarność, że tak powiem, prawda? Czyli związek zawodowy. Co było nieprawdą, bo nawet sam Lech Wałęsa stawiał jakieś warunki, prawda? No, opowiemy się za pełnym zniesieniem sankcji gospodarczych, ale jeżeli wypuścicie wszystkich więźniów politycznych, prawda? Jeżeli z nami usiądziecie do rozmów. No komuniści mieli inną propozycję. Najpierw
wyjście tak, z podziemia i niech Amerykanie zniosą sankcje, to wtedy będziemy z wami robić. No, sami państwo widzicie, na czyje wyszło. Tak? Więc Brzeziński z Nowakiem i Ziurańskim przyczynili się znacząco do tego, że Amerykanie znieśli sankcje gospodarcze. No, nastąpiło to w okresie znaczącego osłabienia administracji Reagana, o czym wspomniałem. Afera Iran-Contras, która tak naprawdę roztrzaskała stronnictwo Jastrzębie w administracji. Chodzi o takie osoby jak Kaspar Weinberger, czyli szef Departamentu Obrony Pentagonu, Poindexter, który był szefem National Security Advisor, czyli doradcą do spraw bezpieczeństwa. No i śmierć szefa CIA, również Jastrzębia, Williama Caseya, który również pamiętał ten okres przełomu lat 40. i 50. i pomoc ośrodkom niepodległościowym w PRL, także no, w Polsce komunistycznej. Także koniec końców wyszło na komunistów. Pośrednio to powiedziałeś, ale chciałbym usłyszeć to od Ciebie, ekspresji z Verbis, a mianowicie powiedziałeś to chyba dwukrotnie, że Amerykanie nie tylko mieli wpływ na to, co się działo w podziemiu, między innymi przez finanse, ale jaki mieli wpływ na sytuację Okrągłego Stołu i na to porozumienie komunistów z częścią opozycji. Mhm. Czy były, no, poza tą sferą finansową, czy są jeszcze jakieś dokumenty potwierdzające wpływ dyplomatów amerykańskich na stosunek tej części opozycji do komunistów i jednak takiej chęci dogadania się? Tak, Amerykanie od powiedzmy 1987 roku obrali kurs na porozumienie, tak zwane National Reconciliation, prawda? Narodowe pojednanie, tak to się górnolotnie mówiło, prawda? Czyli narodowe pojednanie między komunistami i ośrodkiem politycznym w OAS. Chociaż nikt nie miał wątpliwości, że w tym narodowym pojednaniu nie mogą się znaleźć inne frakcje w samej Solidarności, nie mówiąc już o innych ośrodkach politycznych. Amerykanie lobbowali tam, gdzie się dało, żeby nawet te ośrodki pozmieniały swoje zdanie. W 1988 roku w Stanach Zjednoczonych gościł między innymi Kornel Morawiecki. On się tam spotkał ze Zbigniewem Brzezińskim. No i Zbigniew Brzeziński jako taki przekaźnik już administracji Busha, przyszłej administracji, rodzącej się już administracji Busha, no Ronald Reagan już kończył swoją kadencję, otrzymał taką propozycję, żeby wycofać się z haseł niepodległościowych, antysystemowych, antykomunistycznych, takich antykomunistycznych w sensie odsunięcia komunistów od władzy, żeby przyjął bardziej stonowane nuty. A dzięki temu otrzymają i uznanie, i sprzęt, i pieniądze, a nawet Kornel Morawiecki zostanie przyjęty do grupy Bilderberg. No więc taką otrzymał ofertę. Takich ofert nie otrzymali Gwiazdowie i Walentynowicz, dlatego że oni się uważali za kontynuatorów de facto pierwszej Solidarności, prawda? Grupa Robocza Komisji Krajowej Solidarności. Uważali się za tą grupę, która ma zadanie zwołać na powrót Komisję Krajową. Takiej oferty nie otrzymały inne podróżujące wówczas na zachodzie osoby, wiążące się z silnych ośrodków, na przykład z PPN-u Romuald Szeremietiew, prawda, czy Leszek Moczulski, aczkolwiek Leszek Moczulski, który już wówczas łagodził swoje stanowisko polityczne. Więc wszystko, co się wówczas odbywało, czyli skład Okrągłego Stołu, przebieg wyborów, powtórne niejako wybory uzupełniające, wybór czy składu rządu, wybór Jaruzelskiego na prezydenta, wszystko było konsultowane z Amerykanami. Tak? Było konsultowane między ambasadą amerykańską a sowiecką, a czynili to po prostu przedstawiciele obozu Lecha Wałęsy. I na to mamy dosyć silne materiały, silne dokumenty. Może będę niedługo oddawał mikrofon naszym gościom, ale powiedz jeszcze, co możemy znaleźć w tej książce, jakie tematy, o których dziś nie rozmawiałeś. Bardzo wiele wątków pobocznych. Historia amerykańskiego ruchu związkowego, historię światowego ruchu związkowego. To, żebyście państwo mogli zrozumieć specyfikę i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego amerykańskie związki zawodowe były tak bardzo antykomunistyczne.
ale też co się z nimi ostatecznie wydarzyło, bo one toczyły dosyć zawziętą bitwę, walkę, wojnę z administracją Reagana w latach 80. Ronald Reagan w sferze ekonomicznej, społecznej, no był jastrzębiem również. Natomiast amerykańskie związki zawodowe, no były prosocjalne, no co tu dużo ukrywać. No i doszło do bardzo silnego zwarcia. Obydwa obozy się zgadzały politycznie, natomiast nie zgadzały, na gospodarcze się zupełnie nie zgadzały. No i amerykańskie związki zawodowe przegrały tę bitwę ze strasznym skutkiem, prawda? Także dla amerykańskich związków zawodowych. Amerykańskie związki zawodowe, to musimy jakby zaznaczyć, nie tylko równoważyły w Stanach Zjednoczonych wpływy polityczne, były organizacją oddolną, która kontrolowała także finansierę amerykańską. Amerykańskie związki zawodowe bardzo mocno sprzeciwiały się udziałowi Rockefellera, jego wpływom na sytuację w Polsce. Tak? Rockefeller dążył do tego, aby Amerykanie znieśli sankcje gospodarcze. A Zbigniew Brzeziński był przedłużeniem Davida Rockefellera. No, nie był samodzielną postacią, tylko był przedstawicielem obozu Davida Rockefellera. Da? Musimy sobie zdawać sprawę z tych niuansów, bo jeszcze uznamy, że Zbigniew Brzeziński, prawda, był takim samodzielnym ośrodkiem politycznym. Da? A tak się nie działo. Nawet Henry Kissinger wywodził się niejako ze stajni Davida Rockefellera, a panowie Kissinger i Brzeziński bardzo mocno ze sobą rywalizowali. Henry Kissinger pozostał zwolennikiem polityki détente. Kolejna rzecz, którą warto zaznaczyć, że politykę détente nie zaczęli demokraci w Stanach Zjednoczonych, tylko republikanie. I to, co się działo pod koniec lat 80., amerykańskie związki zawodowe właśnie nazywały powrotem do détente, do czasów polityki Nixona i Kissingera. I Kissinger razem z Brzezińskim ostro parli do tego, żeby Amerykanie prowadzili z powrotem łagodną politykę. Swego czasu amerykańskie związki zawodowe stoczyły zwycięski bój z wpływami komunistycznymi w Stanach Zjednoczonych. Komuniści rozrośli się znacząco, urośli w siłę w czasach Roosevelta, który nawiązał na powrót stosunki ze Stalinem. Komuniści wyszli wówczas z podziemia i z dużym sukcesem infiltrowali amerykański ruch związkowy. Doszło wręcz do rozłamu właśnie na AFL-CIO. Te centrale zjednoczyły się już po wojnie, ale w dobie już zimnowojennej. Da? Doszło do oczyszczenia CIO z wpływów komunistycznych, ale także z wpływów mafijnych. Bo komuniści w latach 30., przynajmniej w latach 20. również bardzo blisko współdziałali z mafią w Stanach Zjednoczonych. Więc wiele takich ciekawych niuansów z amerykańskiej polityki. Staram się w książce zaciekawiać Państwa również samymi głównymi bohaterami, prawda? Że to nie były takie postaci oderwane, prawda, od codziennych problemów, że to byli ludzie z krwi i kości, że mieli swoje słabości, że mieli swoje mocne strony. Chcę Państwu również pokazać, że Ronald Reagan, który był zwolennikiem twardego podejścia do polityki amerykańsko-sowieckiej, znajdował się pod silnym naciskiem amerykańskiego biznesu, którego nie należy łączyć z finansjerą. O tyle, o ile amerykański biznes, prawda, się kredytuje na Wall Street, prawda, ale amerykański biznes, ten średni i większy, mocno ucierpiał na sankcjach gospodarczych nałożonych przez Amerykanów na Związek Sowiecki, prawda? No bo w tą niszę weszli na przykład Japończycy, którzy okazali się bardzo nielojalnym sojusznikiem względem Ronalda Reagana, i Francuzi. I teraz Ronald Reagan miał duże problemy, żeby wytłumaczyć swojemu naturalnemu elektoratowi, że ta polityka sankcji jest słuszna. Prawda? Wiele różnych takich niuansów, które na pewno pozwolę sobie powiedzieć tak górnolotnie i zabrzmieć przez chwilę jak chwali pięta, rozszerzą Państwa horyzonty, prawda, na to, co się działo. I dwa ostatnie słowa. Jeżeli książkę o Lechu Wałęsie, moim zdaniem powinni się Państwo traktować jako takie spojrzenie na naszą historię, nasze dzieje w latach 80. w skali mikro, to tyle książka Efekt Domina to jest spojrzenie w skali makro. Tak? Spojrzenie na historię Polski w realiach już geopolitycznych, i co chyba udało mi się potwierdzić, że te realia geopolityczne miały o wiele większe znaczenie niż to, czy Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem, czy nie był. Jeszcze Państwo nie oddam.
jako człowiek, który... Nie, nie oddam jeszcze, bo jeszcze mam dwa pytania. Ale krótkie. Jako fachowiec od tej skali makro, przede wszystkim od tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, chciałbym, żebyś dwa słowa powiedział, jeżeli można, że nowym prezydencie Stanów Zjednoczonych, jak ci się wydaje, jaką politykę on będzie prowadził? No, prywatne zdanie na ten temat. Nawet nie prywatne, bo staram się analizować, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Znowu, nie ma jednorodnej polityki amerykańskiej, jak to niektórzy politycy próbują państwa przekonać. Nie ma czegoś takiego, że Ameryka postanowiła, powiedziała, zrobiła. Ameryka jest za tym, żeby kontynuować naszą współpracę z NATO. Nie ma czegoś takiego. W samej administracji Donalda Trumpa można wymienić 3 albo nawet 4 ośrodki obecnie, mocno się ze sobą zwalczające. Jest to ośrodek samego Donalda Trumpa, jego chief strategist, czyli takiego głównego doradcy, stratega i ideologa, Steve'a Bannona. To jest bardzo prorosyjski ośrodek. Drugi ośrodek to jest ośrodek, powiedziałbym, GOP, czyli Amerykańskiej Partii Republikańskiej. I ten ośrodek reprezentuje wiceprezydent Mike Pence. On blisko współpracuje na przykład z szefem amerykańskiego kongresu, czyli Paulem Ryanem. I na tym też Trumpowi zależy. No, Trumpowi zależy na tym, jako człowiekowi spoza establishmentu politycznego, żeby mieć ten kanał. Tak. Wreszcie jest trzeci ośrodek, to jest ośrodek wojskowy. Wojsko zawsze miało też do powiedzenia w Stanach Zjednoczonych. I tam jest James Mattis, rzeczywiście, jako przedstawiciel armii. Powiedziałbym, że to jest czwarty ośrodek, również prorosyjski, bardzo niebezpieczny dla nas, Polaków. To jest środowisko z Departamentu Stanu, zwykle miękkiego. I tam na czele tego stoi Rex Tillerson. Człowiek, który został parę lat temu odznaczony przez Putina największym państwowym odznaczeniem. Więc nie wiemy tak naprawdę, jak potoczy się polityka amerykańska. Należy ją krytycznie i czujnie obserwować. Może się wiele ciekawych rzeczy wydarzyć. Na pewno 1-0 powiedziałbym dla tego obozu Partia Republikańska CIA, bo odstrzelony został bardzo prorosyjski przedstawiciel, szef de facto, czyli taki Brzeziński dzisiejszy, szef Rady Bezpieczeństwa Państwowego, Mike Flynn. To był człowiek, który jeszcze niedawno występował w Russia Today i był przez tą Russia Today opłacany. Bardzo prosty. To był jeden z kanałów, przez który Donald Trump komunikował się z Rosjanami. Innym takim kanałem jest niejaki Roger Stone, bardzo szemrana postać, który Trumpowi w latach 80. pomagał pomalutku wchodzić do polityki, co ciekawe, bo Trump nosił się z takimi zamiarami. Trump w 87. pojechał do Związku Sowieckiego, spotkał się tam z Putinem, spotkał się z różnymi innymi osobami, także ze szczebla służb specjalnych. Wrócił do Stanów Zjednoczonych i rozpoczął wielką antyreganowską kampanię na łamach największych dzienników. No, wzywał do ocieplenia stosunków sowiecko-amerykańskich i oferował się jako nawet taki człowiek, który mógł prowadzić rozmowy rozbrojeniowe. I Roger Stone, który się wywodził z tego pnia Nixonowskiego Partii Republikańskiej, mocno go tu wspienił. Dzisiaj Roger Stone to jest znowu bohater amerykańskiej prasy, bo FBI namierzyła go jako człowieka, który się kontaktował z ambasadą rosyjską, prawda? To jest facet, który występuje w takim teoriospiskowym programie Alexa Jonesa, który się zajmuje poszukiwaniem kosmitów przebranych za ludzi, tak zwanych reptilian, jak Państwo jeszcze nie jesteście obeznani, i tematem broni psychotronicznej. Mamy taki swój odpowiednik w Polsce. On tam występuje bardzo często, zresztą swego czasu Donald Trump występował na tym kanale Alexa Jonesa, a ostatnio na tym kanale wystąpił dosłownie tydzień temu niejaki Aleksander Dugin, czyli główny ideolog Putina. I on życzył wszystkiego dobrego Donaldowi Trumpowi. Zresztą Dugin z Bannonem, głównym ideologiem Trumpa, się znają. Mówię ideologiem, dlatego że Bannon tworzy taki ruch niejako alternatywny wobec tradycyjnej prawicy amerykańskiej, alt-right movement. To jest taka populistyczna, nacjonalistyczna prawica, oderwana zupełnie od tego pnia chrześcijańskiego. Można ją porównywać do tego, co się dzieje, prawda, we Francji, gdzie jest Front Narodowy, który z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego i można go przywrócić nawet do narodowego socjalizmu, tak? bo to jest socjalizm plus taki ostry nacjonalizm, a jednocześnie zwolennicy aborcji, prawda, jakiś taki ciepły stosunek do małżeństw homoseksualnych, to jest taki nurt.
żeby nie wchodzić za bardzo w tę dygresję, że tylko powiem o aferze, która się niedawno przetoczyła przez Stany Zjednoczone. Chodzi o szefa Departamentu Sprawiedliwości. To jest jakby też kolejny ośrodek ciekawy w polityce amerykańskiej, w administracji Trumpa. Chodzi o Jeffa Sessionsa, to jest były gubernator Alabamy. To jest pierwszy senator, który poparł Trumpa. Trump mu się odwdzięczył. I okazało się, że ten pan w czasie kampanii Trumpa również kontaktował się z ambasadą rosyjską, z ambasadorem Kiślakiem. W związku z tym został poproszony przez swoją partię o to, żeby się wycofał. Trump wystąpił i powiedział mu, żeby się nie wycofywał, że on go popiera, ma jego pełne poparcie. I był mocno rozgniewany, kiedy Sessions wystąpił jednak na konferencji prasowej i stwierdził, że się wycofuje ze śledztwa prowadzonego przez FBI, bo FBI podlega Departamentowi Sprawiedliwości, ze śledztwa prowadzonego względem tych kontaktów trumpowo-rosyjskich w czasie kampanii wyborczej, jako takie szersze spektrum, bo chodzi generalnie o to, że Rosjanie ingerowali w cały ten system elekcyjny, cały proces elekcyjny w Stanach Zjednoczonych. No więc Sessions nie jest człowiekiem Trumpa, mimo że ma kontakty z Rosjanami. No jako senator się spotyka z głowami państw, nawet, prawda? Bo to jest taka kwestia. No ale ewidentnie pokazał, że jest jednak człowiekiem partii politycznej. No Trumpowi się do tego stopnia to nie spodobało, że rozgniewany pojechał, bo to jest taki amerykański Wałęsa. To musicie państwo sobie uświadomić. Trump to jest autentycznie amerykański Wałęsa, a ja czasami jeszcze go porównuję do Berlusconiego. Bo Berlusconi także miał takie afekty względem Putina, prawda? Nawet panowie balowali razem. To jest takie podejście handlowe do polityki zagranicznej. No więc ten amerykański Wałęsa się mocno pogniewał, uciekł na Florydę, schował się tam ze swoimi bliskimi doradcami, czyli swoją córką Ivanką Trump i jej mężem Jaredem Kushnerem. No i zaczął tweetować. bo Trump ma taki zwyczaj, że tweetuje. I tweetuje, mimo że powinien przestać tweetować, zachował sobie konto prywatne na Twitcie. I zaczął tweetować, że był podsłuchiwany przez Obamę. Także pojawił się kolejny skandal w Stanach Zjednoczonych i Trump, żeby odwrócić uwagę od tych swoich kontrowersji, próbował te kontrowersje teraz przerzucić na obóz demokratyczny, iżby kongres powinien wszcząć śledztwo w sprawie podsłuchiwania go przez Obamę, prawda? No to tak woli zainteresowania. Dziękuję. Oczywiście polecam książkę, którą można kupić i proszę bardzo. Ja zamawiam tu parek, ale muszę iść do licznika, do samochodu. Wracam mi. Dobrze, dobrze. To jak pan wróci, to zaraz pan powie. Proszę bardzo. Ja chciałem przypomnieć taką postać amerykańską, która może jest najważniejsza w polityce amerykańskiej wobec bloku komunistycznego. Pewnie pan wspomniał o George'u Kennanie. George Kennan w latach 40., drugiej połowie lat 40. Był osobą w środku establishmentu, uczonym, specjalistą. I on się przejmował zagrożeniem komunistycznym, więc pojechał do Rosji, spędził tam jakiś czas w Moskwie i wrócił. I doszedł do wniosku, że ten system będzie ulegał ewolucji. Prędzej czy później się zreformuje i rozpadnie się. W związku z tym Stany Zjednoczone nie powinny angażować się w bezpośrednią konfrontację zbrojną, ponieważ to będzie wzmacniać komunizm. Tylko i wymyślił tą doktrynę powstrzymywania, że należy hamować ekspansję komunizmu, zwalniać i czekając aż po dziesięcioleciach system się rozsypie, będzie taka perestrojka, on to przewidział i to zostało zaakceptowane przez establishment amerykański, w zasadzie był podstawą całej polityki amerykańskiej. Aha, chciałem jeszcze nawiązać do tego i chciałbym, żeby pan powiedział o George'u Kennanie, co pan myśli. A jeszcze chciałem trochę polemizować z tym, co pan powiedział. No po pierwsze, w Stanach Zjednoczonych zdarzało się, że jeden polityk podsłuchuje drugiego. Chciałbym przypomnieć o Nixonie, którego zmuszono do ustąpienia z urzędu, bo podsłuchiwał swoich oponentów, prawda? To była afera Watergate, więc nie było nic dziwnego w tym. Drugie,
Wiadomo, że Trump w czasie wyborów obiecywał, że poprawi relacje z Rosją. Jeżeli jego taki Kissinger czy Brzeziński, Flynn, rozmawiał z ambasadorem rosyjskim, no ja myślę, że to była forma zdrady, dlatego, bo ambasadorzy po to są, żeby rozmawiać. Jeżeli się nie powinno rozmawiać z ambasadorem jakiegoś kraju, to się powinno zawiesić stosunki dyplomatyczne albo zerwać je. Może zacznę od końca. Wie pan co, Trump miał bardzo wiele kontrowersyjnych wypowiedzi podczas wyborów. Dziś tam możecie, moi państwo, artykuły przeczytać na ten temat. On na przykład, on bardzo mocno relatywizował to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych i w Rosji. Przykładowo dostał pytanie od swojego zresztą kolegi dobrego, O'Reilly'ego, który ma swój program Fox News, czy zamierza ocieplać stosunki z Putinem. No potwierdził. A co w związku z tym, że Putin jest mordercą? No więc Trump odpowiedział, ale my też mamy wiele grzechów dla sumienia. Prawda? To jest mordercą. No coś w tym guście, prawda? No więc jeszcze gorzej. I to jest podejście, które na razie nie szkodzi w Stanach Zjednoczonych, bo tam ponad 80% Amerykanów, nawet więcej teraz demokratów niż republikanów, obawia się Rosji. Uważa Rosję za największe zagrożenie. W czym pomógł ewidentnie Trump, ale zaszkodziło przede wszystkim sytuacji w Rosji, bo w Rosji jeszcze istnieje coś takiego jak ruch opozycyjny, a rosyjskie media bombardowały i bombardują dalej społeczeństwo rosyjskie właśnie Donaldem Trumpem, który pokazuje, prawda, że my jesteśmy normalnym państwem, prawie że demokratycznym, bo nawet bardziej demokratycznym niż Stany Zjednoczone. No więc to nie tylko dotyczy Rosji, ale także innych państw, gdzie Rosja na przykład ostatnio wtargnęła zbrojnie, prawda? No bo Donald Trump stwierdził de facto, że Krym jest rosyjski. Tak? On teraz nie zawiera w tej kwestii zdania, bo jest silny opór ze strony Partii Republikańskiej, ze strony służb amerykańskich, ze strony wojska amerykańskiego, prawda? Ale toczy się bój, być może Donald Trump jeszcze zabierze w ten sposób zdanie na ten temat. No więc, znaczy te kontakty Donald Trumpa są o tyle niepokojące, że on sam nawet zachęcał służby rosyjskie do inwigilowania partii demokratycznej. On to robił w taki czasami prześmiewczy sposób, prawda? Że może Rosjanie nam pomogą odnaleźć zaginione kilkadziesiąt tysięcy maili Hillary Clinton. Prawda? Bo ona w czasie tego śledztwa, które wyjaśniało, dlaczego, prawda, na swoim prywatnym serwerze trzymała dokumentację Departamentu Stanu, prawda? Okazało się, że brakuje kilkudziesięciu tysięcy. Jest więcej tego rodzaju dziwnych koneksji, prawda? Córka Donalda Trumpa i jego synowie mieli również swoje kontakty z przedstawicielami rosyjskimi. Proszę pana, to nie jest coś normalnego, że prawie całe otoczenie danego polityka spotyka się z Rosjanami w dziwnych sytuacjach. Jak Clinton na to kontaktował się z Rosjanami? Clinton spędza parę razy. Ale wie pan co, ja to nie przeczę, co pan mówi. Ja nie przeczę temu, że być może Obama rzeczywiście podsłuchiwał Donalda Trumpa. Mnie chodzi raczej o to, że chodziło o to, że Donald Trump próbuje odwrócić uwagę od swoich własnych kontrowersji, mówiąc, że był podsłuchiwany. No po to napisał na Twitterze, a nie na przykład zaczekał, aż będą jakieś dowody. Bo on do dzisiaj, znaczy Departament Sprawiedliwości musi bodajże do dzisiaj, czasu amerykańskiego, pokazać dowody, że Trump był podsłuchiwany. Jeśli nie pokaże, to kongres nie rozpocznie żadnego śledztwa. No więc Clintonowie mieli oczywiście swoje kontakty, prawda? No, ja nie twierdzę, że Clinton jest dobra, a Trump jest zły. Prędzej bym powiedział coś odwrotnego, prawda? Powiedziałbym, że oboje są źli. A poza tym oboje są przyjaciółmi, znaczy do niedawna jeszcze byli przyjaciółmi. Lud Trumpów i Clintonów się ze sobą przyjaźnili. Córka Clintonów w Chelsea się przyjaźni z Ivanką Trump. Ivanka Trump, najbliższy doradca Donalda Trumpa, jego córka, jeszcze raz podkreślę, jest demokratą. Ona jest w partii demokratycznej, nie w partii republikańskiej. Podobnie jak Kushner, jej mąż. Pan Clinton z panem Trumpem mieli takie dziwne epizody, że latali wspólnym samolotem na taką bardzo dziwną wyspę, na której się dziwne rzeczy działy, Sex Slave Island. To była bardzo długa przyjaźń. No, Trump był lobbystą partii demokratycznej, finansował kampanię Hillary Clinton, Billa Clintona. Także
Także to są bardzo silne powiązania. Tak? Także nie mieli, znaczy Amerykanie nie mieli takiego złego wyboru, bo w przeciwieństwie na przykład do nas w drugiej turze, oni mogą wybrać jeszcze tak zwanego third party candidate, czyli innego kandydata. Tam ich było kilku, było nawet ciekawych kilku. Prawda? Nawet polskie media się nie przyglądają, ale był taki były szef agencji CIA, prawda, McCallum. Osobna kwestia, czy w ogóle człowiek, który się wywodzi ze służb specjalnych, powinien wejść do polityki, tak? Ale były tam różne ciekawe postacie, na którymi się można zastanowić. To jeżeli chodzi o to. Natomiast jeżeli chodzi o Kennana, autora długiej depeszy, on był aktywny nawet w latach 80. Ja tutaj przytaczam różnego rodzaju panele dyskusyjne z jego udziałem i on się opowiadał za tą polityką odprężenia z Sowietami. On pozostał jej wierny. Poza tym takich Kennanów było bardzo dużo, takich właśnie tak zwanych sowietologów, którzy tworzyli swoje własne koncepcje. No jednym z nich był Zbigniew Brzeziński, który też miał swoją własną koncepcję. Nazywała się koncepcją dyferencjacji. A polegała na tym, że trzeba ocieplać relacje z poszczególnymi państwami bloku, ocieplać politycznie, kulturalnie, także nawet wojskowo. Sportowo. Sportowo, tak, w ramach Ministerstwa Kultury i Sportu. Jak najbardziej, prawda? No, wszystkie te koncepcje okazały się mylne, wadliwe, fałszywe, tak? Ale to nie amerykańskie związki zawodowe ogłoszono, prawda, zwycięzcami zimnej wojny, tylko za nominalnego zwycięzcę tej zimnej wojny podał się między innymi Zbigniew Brzeziński, który po 1989 miał tutaj fizyczny wpływ na to, kto będzie ambasadorem w danym kraju, kto kogo podejmie w Polsce, prawda, czy w Stanach Zjednoczonych ze strony tego czołowego rządu. No więc Jan Nowak i Brzeziński, obaj, którzy się mylili i twierdzili, że ustrój komunistyczny istniał jeszcze będzie kilkadziesiąt lat, prawda, byli głównymi rozgrywającymi w polskiej polityce po 89. Ja Państwu to pokazuję. Także takich sowietologów z prawdziwego zdarzenia to było tylko kilku, prawda? I my Polacy de facto nie znamy żadnego jako ogół. Znamy na to Brzezińskiego, prawda, Kennana, Kissingera, no tych takich podstawowych. Osoba Walensy zdominowała to spotkanie, pana wypowiedzi, to ja też dołożę cegiełkę. Pana zdaniem, według pańskiej wiedzy, czy Amerykanie wiedzieli, że Wałęsa jest Polkiem? Tak sobie myślę, że gdyby wiedzieli, to może by historia zatoczyła inne koło, może by do głosu doszedł Wyszkowski z gwiazdą, Anną Walentynowicz. A jeżeli wiedzieli, to co oni grali? Dlaczego na dwa fronty amerykańskie? Dziękuję. Chyba stawiali na niego, przynajmniej część tych amerykańskich elit politycznych stawiała na niego, a na pewno elity finansowe. Bo właśnie być może wiedzieli, że jest tajnym współpracownikiem, prawda? No to jest taki podobny kazus jak Zdzisława Najdera, którego również podejrzewano o różnego rodzaju kontakty. Zresztą Zdzisław Najder, żeby zostać szefem Radia Wolna Europa, no musiał przejść poligraf. To była bardzo ważna komórka, no jak Państwu powiedziałem, że ona dysponowała tajnymi pieniędzmi na finansowanie różnego środku. I dlatego dla Jerzego Milewskiego i Zdzisław Najder był taką osobą bardzo ważną. Mianowicie było trzech doradców biura koordynacyjnego. Zdzisław Najder, Pomian i Bogdan Cywiński. Cywiński był kontaktem Milewskiego na Watykan, Pomian na Jerzego Giedrocia. Natomiast Najder na Amerykanów, no i gwarantował dostęp do pieniędzy. Bo Najder w sposób tajny finansował również ośrodek brukselski. To są jedne z tych pieniędzy, prawda, o których istnieniu nie wiedzieliśmy, prawda, i które nigdy nie zostały rozliczone przed publicznością drugiego zjazdu Solidarności. Taka zabawna anegdota, prawda, wieńcząca ten zjazd, jak rozliczono się. Mianowicie dyskusję o pieniądzach na zjeździe podsumował prałat Jankowski, który wstał i przeżegnał się, prawda, i to uznano, prawda, za wystarczający dowód, że w sobie działa. Tak, rozliczył Solidarność, tak. No więc to jeżeli chodzi o tajnego współpracownika Bolka i innych tajnych współpracowników, no
Mroczek, który został szefem Radia Wolna Europa na przełomie lat 80. i 90., no dowiedzieliśmy się jakiś czas temu, że był wieloletnim tajnym współpracownikiem. Być może jest tak, że tacy ludzie stanowią dla pewnych amerykańskich ośrodków, władzy i niewładzy, dobre kanały z pewnymi ośrodkami władzy i niewładzy w innych krajach, prawda? Bo my podchodzimy troszeczkę idealistycznie do polityki międzynarodowej, prawda? No gdyby dali tam na czele Rady Wolna Europa taką lasotę, no to nie wiadomo, czy by się to Rady Wolna Europa w ogóle ostało w tej formie, tak? Czy by się w ogóle ostało, gdyby się być może okazało, że tam, prawda, jest agent na agencie, tak? No ja teraz nie mówię, że to była tak bardzo zaagentużona organizacja, tak? Ale służby specjalne to jest, my mamy takie wyobrażenie, prawda, o tych służbach specjalnych po tym, jak żeśmy obejrzeli kilka części Johna Rambo, prawda, czy innych filmów, w sensie, że to są ludzie, prawda, którzy zawsze działają zgodnie z prawem, przynajmniej swoim prawem i z pewnymi zasadami etycznymi, prawda? Niekoniecznie tak jest, niekoniecznie tak jest. Tym bardziej, kiedy się pojawiają wspólne interesy, prawda, więc można nawet, gdybyście Państwo chcieli, zaryzykować takie twierdzenie, to jest lat 80., że Amerykanie zdradzili Solidarność, proponując koncepcję porozumienia między komunistami a pewną częścią ośrodka politycznego wewnątrz Solidarności, bo nic podobnego nie miało miejsca w innych krajach bloku, bo wszędzie, czy to na Węgrzech, czy w Czechosłowacji, do stołu rozmów z komunistami usiadały różne nurty opozycji. Tylko w Polsce usiadł de facto jeden nurt, Wałęsowy, że tak powiem, prawda? Który zaakceptował tą wizję, koncepcję Lecha Wałęsy. Panowie typu Kuroń czy Bujak, no, musieli się po prostu w pewnym momencie zgodzić z Wałęsą czy Geremkiem, prawda? Żeby zasiąść do stołu rozmów, i to się działo pewnymi etapami, prawda? Najpierw musieli się z nimi zgodzić, żeby się dostać do Tymczasowej Rady Solidarności. Później się musieli się z nimi zgodzić, żeby się dostać do KKW, a w końcu na listy wyborcze, prawda? Wyborach czerwcowych. Jest momencik, dobrze? Ja najpierw panu oddam głos, a potem pan zapytam. No ja troszkę się nie zgodzę z prawem, że nie ma archiwów, archiwa są, bo była zasada, na przykład w Stanach Zjednoczonych taka, że obowiązywały prawa rozliczeń, takie jakie w danym kraju są, znaczy każdy musiał kwitować, to nie było przełożone w workach, tylko musiał, jakaś osoba konkretna musiała kwitować taką i taką sumę, w takiej walucie, tego i tego dnia, słownie i cyfrowo i tak dalej. Także myślę, że Amerykanie, niektóre te organizacje nie chcą pokazać tych swoich archiwów. Wszystko jest, nic nie zginęło. Bo była tu rewolucja w Polsce, bo po prostu musiał te rządy by się przewracały. I ci z telewizji sławni ludzie musieliby kanałami chodzić. Także dużo ludzi po prostu, którzy mieli dostęp do pieniędzy, no kradli, na co to zresztą mówi. Bo jak wypłynął przecież z jakąś fabryką gwoździ, Frasyniak wyjechał z jakimiś tirami, no to nie było za darmo. Także myślę, że dlatego nie chcą pokazać, bo oni wiedzą, że się pomylili. Mimo, że byli ostrzegani, żeby nie dawać na przykład w ciemno, no ale na przykład amerykańskie związki mówiły, że bo nie chodziło o Milewskiego, tylko że Milewski ma akceptację Wałęsy i oni dają do Wałęsy, reszta ich nie obchodzi, co Wałęsa robi z tym pieniędzy i tak dalej. Także z samego RLCIO pomoc na Solidarności wyszła do 1993 roku, co ja protestowałem, mówię, jak to już jest wolny kraj, dawno dalej idzie. I to około, tak lekko liczę, jakieś 11 milionów. Pamiętajcie Państwo, że pensja bardzo dobra to było 20 dolarów na miesiąc, średnia 15 dolarów na miesiąc. Także 100 tysięcy dolarów czy milion dolarów to można było kilka wsi kupić, czy miasto.
półklekowa. Także bardzo dużo pieniędzy szuje, ale ja nie byłem zwolennikiem pieniędzy, bo pieniądze były bardzo łatwo przesłać, nie było żadnego problemu, żadnej komplikacji i nic z tego nie wychodziło. Byłem zwolennikiem, żeby po prostu musiała iść maszyna, żeby oni się zorganizowali, bo jak jest maszyna, to musi być drukarze, muszą być korporterzy, musi być jakaś organizacja, muszą być w stanie odebrać ten sprzęt, gdzieś go przechować, gdzieś go przewieźć, czyli jakaś grupa. Na przykład ja pieniądze każdy mu przyjął. Także te wszystkie dane są. Ja się nie rozliczam na razie, w sensie takim, że będę musiał uciekać, co? Jak to napisze, kto dostał, ile i tak dalej. Bo na 40 takich 6 znanych z telewizji, może z 8 było ok, a reszta forget. Tyle. Przepraszam, ja sobie pozwolę kilka słów powiedzieć, kim jest Mirosław Dominczyk, bo nie wprowadziłem Państwa w ogóle w temat. Znamy Mirka. No panowie znacie, widzowie nasi i publiczność może nie znają. Mirosław Dominczyk był szefem przez pewien okres, w okresie karnawału Solidarności Świętokrzyskiej. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych po okresie internowania w 1983 roku. Znalazł się na początku blisko Komitetu Ireny Lasoty, Komitetu Pomocy Solidarności, Committee in Support of Solidarity. I zawiązał współpracę z amerykańskimi związkami zawodowymi. Był pracownikiem de facto Free Trade Union Institute, Instytutu Wolnych Związków Zawodowych, to tłumacząc, który był taką agendą rządową. Był agendą AFL-CIO. Znaczy, w pewnym momencie powstał taki projekt NED, to jest 1984 rok, National Endowment for Democracy, przy wsparciu właśnie Ronalda Reagana, i powstały 4 takie instytucje. Jedna podpięta pod związki zawodowe, druga pod amerykańską Chamber of Commerce i jedna podpięta pod partię republikańską, druga podpięta pod partię demokratyczną. Wszystkie miały wysyłać pieniądze, prawda, wsparcia dla różnego rodzaju ruchów oporu w różnych krajach na całym świecie. No i wysyłały, prawda, od Polski po aż Chiny komunistyczne. Prawda? I Mirek był pracownikiem akurat tej związkowej organizacji, czyli Free Trade Union Institute. Prawda? On działał incognito, w ramach tej struktury miał nawet swój pseudonim Koso, czyli kapusta. Sałata. Sałata, przepraszam. Mirek instalował, prawda, swoje nielegalne, prawda, w garaże na terenie całej Europy, od Londynu aż po Wiedeń, w którym przytrzymywał sprzęt, który następnie za pomocą różnych kurierów przerzucał do kraju. Tak. Przez ten pierwszy okres bardzo blisko współpracował z Piotrem Naimskim, który współpracował blisko z Komitetem Pomocy Solidarności Ireny Lasoty, czy nawet współzakładał UF. Aż po 84 bodajże rok, kiedy Naimski wrócił do Polski. A myślę, że tak ich troszeczkę połączyło to, że Mirek siedział w internowaniu z Antonim Macierewiczem, prawda, który blisko jakoś tam z Naimskim współpracował od połowy lat 70. No więc Mirek przerzucał różnego rodzaju sprzęt, różnego rodzaju pieniądze, wie dużo, ma swoje, może nie powinienem tego publicznie mówić, ale jak spłonie jego archiwum, to drodzy Państwo, to nie był Mirek, ani tym bardziej ja, skoro zostało powiedziane. Tak? Także to jest jedna z tych osób, o których można powiedzieć, że się rozliczyły, a przynajmniej chcą się w przyszłości rozliczyć przed opinią publiczną. Wiecie, to nie ma problemu zrobić. No właśnie, pan mówił, że w każdej chwili tylko jest problem. Nie, no Amerykanie jak dawali pieniądze, to tam było chyba 13 pozycji takich, nie wiem, księgowych. I to trzeba było księgować. Ja musiałem robić raporty dzienne, tygodniowe, miesięczne, kwartalne, roczne. Wszystko się musiało zgadzać, co do centra, kto brał. Jak ode mnie ktoś brał, to musiał wkwitować też. Musiał podpisać, że taką i taką sumę, na taką i taką organizację i z tego to na to się rozliczy. Także to wszystko jest. Jest w Stanach Zjednoczonych i jest po ludziach, którzy się tym zajmowali. Także to jest nieprawda, że tam
jak się nazywa ten slunt? Kaleta. Że on nie wiedział, że on musiał wiedzieć, bo jak to był pieniądz amerykański, to musiał się rozgryźć. Musiał podpisać, musiał pokwitować i doskonale wie, kto, kiedy, gdzie, ile wziął. Także, ale to jest taka sytuacja, że pieniądze defraudowały, no po prostu psuł ludzi. Także ci, co brali pieniądze, to raczej nic nie robili w podziemiu, bo tylko chcieli sobie uzurpować prawo do kontroli właśnie, bo oni rozdawali, bo oni byli tymi guzami, ale w zasadzie sami robili. A czerwoni lubili pieniądze, bo oni mieli swoją tą sieć dziumciarzy, także wiedzieli, kto wymienia, kto co jak i tak dalej. Także w ten sposób to szło. To było... To jest no problem, żeby się rozliczyć. Ale to powiedz może z twojego doświadczenia, kto się nie rozliczył. Jakie środowiska w tym pomagały? Albo które się źle rozliczyły, albo powiedz, które może powinny się rozliczyć. O, w ten sposób. Nie no, ja chciałem na początku Albo zapomniały się. Nie, chciałem na samym początku wypróbować wszystko i wysłałem do tych ludzi, do których... którzy ode mnie personalnie otrzymali pomoc, że planuję taki publikację, czy to się zgadza wszystko, co tutaj jest, co wziąłeś i tak dalej. Także nie dostałem odpowiedzi chyba w 80%, milczenie. I nie chciałbym mówić raz nazwisk, bo byście tutaj pomdleli. No to może parę. Proszę. Krzysztof Gronczak, Jaszot z Wybrzeża, w tamtym okresie był zaangażowany, ale taki wątek, który do rozgrzeszenia. Pamiętam ten drugi zjazd Solidarności i presję wielu związkowców właśnie na rozliczenie i to, co pan wspomniał, właśnie takie rozliczenie w postaci Krzyża, Wałęsa coś tam powiedział, ale generalnie krążyła taka odpowiedź, że nie próbujcie dochodzić rozliczenia, bo już byli tacy, którzy próbowali i teraz wąchają świadki od spodu. I to nie było takie szczerze, ponieważ w Gdańsku był Jan Samsonowicz, który próbował to zrobić i po prostu znaleziono go powieszonego na płocie stoczni gdańskiej. To w takiej pozycji półkręczącej, także no to ewidentnie wskazywało na samobójstwo seryjnego rodzica. Było złożone doniesienie do prokuratury na to zastraszanie, no ale prokuratura nic nie zrobiła, nie wszczęła śledztwa w tym temacie. Także ten wątek rozliczenia bardzo mocno się przebił. Natomiast jeszcze jeden coś, co ja przyjrzałem tą pana książkę i tam jest wspomniany agent Irmina, byśmy w naszym środowisku miał pseudonim Junior, to środowisko Ruchu Młodej Polski i nigdy by nie podejrzewał, że on jest agentem, człowiek, chłopak łata, przyklejał się do wszystkich swego czasu. Bardzo mocno zaangażowany jeszcze przedsięwzięcie, uczestniczył w głodówce w obronie razem chyba z Błażejem Wyszkowskim, przez Krzyśkiem Wyszkowskim. On w pewnym momencie wypłynął jako łącznik między strukturą podziemną a strukturą Brukseli. Jak wyglądało to? No nie wiem, czyją on dostał zgodę, no w każdym bądź razie informował kolegów, nikt nie wnikał w to, w jaki sposób i tak dalej. Dostał się do firmy polonijnej, dostał w tej firmie polonijnej Mercedesa. Co najciekawsze, w tym środku tego Mercedesa był radiotelefon. Normalny telefon ze słuchawką i kiedy myśmy się go pytali, do czego to i jaki sens jest tego wszystkiego, no on to tłumaczył, że oczywiście szefem firmy potrzebuje mieć kontakt z
zakładem i z kontrahentami na zachodzie, w związku z tym jest ten telefon. Co najdziwniejsze, nikomu z decydentów na wybrzeżu nie przyszło do głowy, że po prostu to jest agentura. No nie wiem, albo może tolerowano to w ten sposób. Bo w każdym bądź razie ilość kursów, jakie robił, była nieprawdopodobna i on przewoził pieniądze. Średnio to było gdzieś, tak jak dało się dojść Krzyśkowi Wyszkowskiemu, paru innym osobom, że to w jednym kursie to pojawi się było 200 tysięcy dolarów przewożone. Ile on z tego sprywatyzował, nie wiadomo. Tam jest ta historia, że panowie sądzą, go helikopterem z granicy przewożono do pożogi i tam się rozliczał. Tak de facto to on faktycznie jeździł i w swoim pokoju wytapetował ściany niezapłacanymi mandatami. I mówi, że ma taki zwyczaj nie płacić. Nikomu to, a wiele osób z podziemia, przecież wtedy już działających półlegalnie, było u niego w mieszkaniu, nie budziło to najmniejszych podejrzeń, najmniejszej wątpliwości. No, po 1989 roku próbował wejść do struktur MSW i tam dostał świadectwa moralności od praktycznie większości działaczy podziemia. No i wtedy też Krzysztof Kozłowski, który był szefem MSW, zaczął przyglądać, jak to się mogło stać, że taki człowiek, za którym się wstawiają ludzie wręcz kryształowi, czy o takich dorobku podziemnym dokonaniach, nie jest w ewidencji, że głęboko sięgając, doszedł, że jednak właśnie był super agentem. Kiedy to wyszło na jaw, jeden z przyjaciół, Arkadiusz Rybicki, poszedł do juniora gminy i właśnie chciał wyjaśnić tą całą sytuację, no bo to przecież był przyjaciel całego środowiska. On to nie chciał rozmawiać, wymienił kilka nazwisk, dlaczego tylko się do niego przyczepiają wszyscy, że byli też inni, pewne znaczące postacie. No w każdym bądź razie jego rola była wręcz nieprawdopodobnie skuteczna w tym, żeby te pieniądze prywatyzować. Ile on sam sprywatyzował, nie wiadomo, ile sprywatyzowała bezpieka, też nie wiadomo, pewnie jakaś skromna część docierała do podziemia, do Gdańska. O dzisiejszym spotkaniu jest też wielu moich przyjaciół w Gdańsku i bardzo liczą właśnie na to, że pan podejmie ten wątek śledzenia tych pieniędzy i tego, co się z tymi pieniędzmi działo. I oni są gotowi pomóc, ponieważ dotychczas jakby nikt nie zajmował się tym, ani też przerzutami organizowanymi i całą strukturą dystrybucji tych kontenerów pomocy technicznej, która przychodziła do Polski. Mają też swoje spostrzeżenia co do roli, co niektórych działaczy i być może, jeżeli miałby pan ochotę czy odwagę podjąć ten wątek, to są gotowi do pomocy. Nie wiadomo, dlaczego gdański IPN tym się nie zajmuje. Tam doktor Kazański pisze od wielu lat książkę dotyczącą historii opozycji gdańskiej, ale ona jakby się nie ukazała, jeszcze daleko jest do tego, żeby się ukazała. Nie powstała na Wydziale Historii katedra poświęcona Solidarności i temu, co się działo u źródła, więc parę tak wątków dosyć niezbadanych i które czekają wręcz na opracowanie, póki jeszcze ci ludzie żyją.
dziękuję. Jeśli mogę się ustosunkować w dwóch słowach. Pan poruszył kilka wątków. Jeżeli chodzi o prywatyzację właśnie tych pieniędzy Solidarności, ja celowo to łączę z pieniędzmi FOZ-u, bo tu mamy dwie prywatyzacje, prawda? Bo te pieniądze, które płynęły do Solidarności, to także nie były pieniądze tego czy innego działacza, tylko to były pieniądze jakby społeczne, to były pieniądze dla Solidarności, tak? Więc na bazie jakby tej prywatyzacji mamy powstające środowiska polityczne, biznesy i tak dalej, no i podobnie jest z FOZ-em, prawda? Mamy ten drugi strumień, prawda, płynący jakby od kredytów, także pieniądze publiczne sprywatyzowane przez za pośrednictwem agentury i służb specjalnych, przez partie polityczne, biznesy i tak dalej, prawda? Te dwie rzeczy. I trzeba badać je równolegle, tak? Nie można badać jednego w oderwaniu od drugiego, bo często po prostu ludzie, którzy byli beneficjentami pieniędzy Solidarności, później byli beneficjentami pieniędzy FOZ-u. To się ze sobą jakby splata, prawda? To trzeba badać i rzeczywiście nie ma takiego popytu. Tutaj w Krakowie był taki historyk, który się zajmował tymi sprawami migracyjnymi, Patryk Plesko, ja nie wiem, czy on dalej pracuje w IPN-ie, ale robił wszystko, żeby się nie zajmować sednem sprawy, więc pisał historię dyplomacji polsko-amerykańskiej na bazie archiwów reżimowego MSW, PRL. Także no, trzeba dopiero de facto zacząć, zgadzam się tutaj z panem, te badania nad tymi sprawami. Uciekł mi wątek, do którego chciałem się odnieść, więc może... Proszę. Aha, przepraszam, przypomniałem sobie. Dwa słowa, dosłownie dwa słowa. Bo pan wspomniał o Zdzisławie Pietkunie, znamy jego nazwisko. To jest agent Rymina. Człowiek, który, no właśnie, zapewnił sobie dostatnie życie już w nowych realiach. Takich agentów prowokatorów było kilku. Przynajmniej kilku wymienia Henryk Piesów w tych swoich opracowaniach. Są to agenci Diodor, Irmina, Rodon i Regina. I on tam jeszcze wymienia w tle agenta Bolek. Nie wiem, kogo ma na myśli, ale to była osoba, która wspierała tych agentów podobno. No więc Diodor też był ważny, bo Diodor akurat działał przy Solidarności Walczącej i dowoził pieniądze czy sprzęt do Solidarności Walczącej. Aczkolwiek tam się nie mógł za głęboko przedrzeć. Działał jakby na obrzeżach. Natomiast były straszne szkody tego, że w ogóle działał przy Solidarności Walczącej. Bo przez to, że on działał, to emigranci, którzy na przykład działali w Niemczech i wspierali Solidarność Walczącą, myśleli, że to jest człowiek Solidarności Walczącej. W związku z tym organizowali swoje przerzuty przez Szwecję czy przez Niemcy za jego pośrednictwem. Za jego wiedzą, prawda? I być może to jest jeden z tych agentów, którzy byli sprawcami tych wpadek, aczkolwiek myślę, że no, prędzej to były osoby, które działały bezpośrednio przy Marianie Kalecie czy Lebenbaumie. Zresztą ci panowie przyznają, zwłaszcza Lebenbaum przyznaje, że przy nim działał agent. O wszystkim tym państwo przeczytacie w książce. Ja celowo zrobiłem na promocji swojej książki w Warszawie odniesienie do sytuacji z okresu konspiracji przed I wojną światową, kiedy też były przerzuty, konspiracja, drukarni i tak dalej. Bo wówczas służby specjalne państwa carskiego, czyli ochrana, również finansowały swoich agentów i również infiltrowały agentami, prowokatorami organizacje konspiracyjne. Nawet zakładały organizacje rewolucyjne, które później napadały na plebanie, kasy skarbowe, robiły akcje ekspropriacyjne, prawda? To wszystko, czym się zajmowała ta grupa na przykład Piłsudskiego, prawda? I znamy ten mechanizm, jak to wyglądało u Rosjan, prawda? Że oni po prostu oddawali część agentowi, część tego, co udało się przechwycić pod postacią kontrabandy, agentowi jako wypłatę, prawda? Więc możemy zakładać, że tutaj było podobnie, prawda? Że się wszyscy po prostu wynagradzali, prawda? No plus to, co sobie jeszcze ukradli, nie? Bo to byli ludzie bez moralności, więc jeszcze dodatkowo kradli. No musimy niestety operować na takich po prostu porównaniach, no bo tych archiwów rzeczywiście nam brakuje. Mirek ma rację, na pewno są archiwa CIA, są archiwa kontrwywiadu amerykańskiego, czyli FBI. FOCIO pewnie są jeszcze także te tajne archiwa, do których nie miałem dostępu. To wszystko na pewno jest. I próbowałem nawet dotrzeć do tych archiwów, korzystając z amerykańskiego prawa, czyli Freedom of Information Act. Nie udało się niestety. Dostałem odpowiedź odmowną od CIA i FBI. Generalnie chodzi o to, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy wciąż żyją. Rozumiecie państwo? Są w rządzie. Ale rozumiecie państwo, że to są osoby, które żyją i często są osobami życia publicznego w Polsce.
Także nie możemy przecież komu robić krzywdę, albo powodować, żeby się stał bohaterem debaty publicznej, prawda? I został zmuszony do tego, żeby się o pieniądzach wypowiadać. I zwróćcie uwagę, że u nas również politycy wszystkich partii politycznych no, jakoś nie chcą rozmawiać o pieniądzach Solidarności. Nie ma tego tematu. Nawet jak się Wałęsę wałkuje, to się go wałkuje tylko ten epizod 70-76. Prawda? Broń Boże o to, co robił, jaką politykę prowadził w okresie pierwszej Solidarności, no i w okresie konspiracji, już nie mówiąc o tym, jakim był prezydentem. Tak. To są te najważniejsze okresy, bo wtedy Wałęsa ma decydujące słowo w wielu, wielu sprawach. On jest głównym autorytetem. Tak? Solidarność się lokalizuje w odniesieniu do tego, gdzie jest Wałęsa. Tam jest Wałęsa, Wałęsa to jest Solidarność. Tak? Więc dajemy pieniądze Wałęsie. I nikt tego Wałęsy nie pyta, prawda? Chociażby o te miliony, które dał kongres. A jak się próbuje pytać, to nagle wszyscy sabotują debaty, prawda? Jak ta debata, którą pan Golon próbował w IPN-ie zorganizować, był jakby obóz ludzi, którzy no, nie mają zdecydowanego zdania na temat Wałęsy, prawda? Pan Gontarczyk czy pan Majszak, tak? Oni się od razu wycofali, a panowie, którzy no, mają negatywne zdanie Lechu Wałęsie, chodzili po mediach i twierdzili, że ta debata jest niepotrzebna, bo ona niczego nie wniesie. Jedyną osobą, która chciała rozmawiać z Wałęsą, byłem ja. Tak? Tylko oczywiście mnie ani jeden obóz, ani drugi nie pytał zdania. Paweł, czy ty chcesz porozmawiać z Wałęsą, bo może byś, bo nie wiem, może mamy ciebie zaprosić do telewizji, żebyś się na ten temat wypowiedział. Także wiecie państwo, no, póki wy jako społeczeństwo nie zmusicie IPN-u czy jakiejś innej jednostki naukowej do tego, żeby podjęła się badań nad finansami Solidarności, no to tych badań moim zdaniem nie będzie. Ja mam pytanie wynikające z tytułu pańskiej książki. Bardzo możliwe, że ja go nie rozumiem, albo opacznie rozumiem, dlatego że książki jeszcze nie przeczytałem. Ale efekt domina, jak pamiętam z dzieciństwa, to znaczy zaczyna się od jednego kwadracika, który przewraca następne, a potem na końcu coś się ostatecznie przewraca, czyli cała seria. Co pan miał na myśli, dając taki tytuł? Czy tych, no nie da się ukryć, złodziei przy Solidarności, przy okazji pieniędzy, czy też być może coś innego? A jeżeli coś innego, to proszę powiedzieć, co było pierwszym przewróconym kwadracikiem, a co ostatnim? Dziękuję. Widzi pan, myślę, że jakby doszło do debaty z Wałęsą o pieniądzach przed kamerami, tak jakby była szansa, no być może zacząłby się efekt domina. Ja myślę, że wszyscy to rozumieją, prawda? Że jak Wałęsa zacznie mówić i wskaże kogoś odpowiedzialnego, to ten odpowiedzialny będzie musiał wstać i będzie musiał powiedzieć przynajmniej, co się stało. Tak? Zacznie się efekt domina. Znaczy, tych efektów domina może być wiele. Gdybym miał wskazać takie jedno podłoże tego tytułu, no to będzie na pewno ta strategia polityczna AFL-CIO, która wierzyła w to, że trzeba obalić komunizm w jednym z krajów bloku sowieckiego, w tym wypadku w Polsce, bo jest to kraj, w którym jest Solidarność, jest już po prostu silna struktura, która przez chwilę była nawet legalną, no i dojdzie do efektu domina. No i okazało się, że związki zawodowe amerykańskie FOCO i jej stratezy, ludzie, którzy byli wprawni w bojach z komunistami, potrafili walczyć z agenturą i z komunizmem, oni zresztą pilnowali, żeby żadni rzekomi przedstawiciele związków zawodowych nie mogli przyjeżdżać w sposób dyplomatyczny do Stanów Zjednoczonych. Dbali o to, żeby sankcje gospodarcze były zniesione, nie były zniesione, czy żeby twarda polityka amerykańska została utrzymana, no to oni okazało się mieli rację. Natomiast ludzie, którzy twierdzili, że no, trzeba ocieplać relacje z niektórymi państwami bloku, albo w ogóle z Sowietami trzeba ocieplać, bo kiedyś będą, nie wiem, ewoluować się, reformować, no to nie mieli racji, ale no, jakby historia póki co no, nie okazuje się być sprawiedliwa, prawda? I po dziś dzień kariery polityczne robią ludzie, którzy w tamtych wrażliwych czasach się myli. Prawda? Zbigniew Brzeziński to jest osoba, która się bardzo często wypowiada publicznie, na przykład w kwestii Ukrainy, która również jest przedmiotem zainteresowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego ostatnio, prawda? I również jest spór, prawda, jaką drogą pójdzie Ukraina. No i tutaj Zbigniew Brzeziński również jest konsekwentny. Ja mam takie proste pytanie, mianowicie czy było jakieś porozumienie między opozycją na przykład we Francji a rządem francuskim tego typu? My wam damy teraz pieniądze, a wy w przyszłości oddacie nam wasze elektrociepło, na przykład elektrociepłownię w Łęku. To jest moje jedno pytanie.
Natomiast skoro mówimy o prezydencie Wałęsie, warto przypomnieć, że prezydent Lech Wałęsa podjął decyzję o referendum uwłaszczeniowym. W referendum uwłaszczeniowym około 9 milionów Polaków opowiedziało się za uwłaszczeniem. Natomiast wszystkie rządy, bez wyjątku, trwoniły i sprzedawały nasz majątek. Po referendum uwłaszczeniowym w Polsce powstało kilkadziesiąt stowarzyszeń uwłaszczeniowych. Ja byłem współorganizatorem krakowskiego stowarzyszenia uwłaszczeniowego. Między innymi wielu z Państwa zapewne odczuło naszą działalność. Mianowicie macie mieszkania spółdzielcze, mieszkania przekształcone na odrębną własność wraz z gruntem. To była działalność stowarzyszeń uwłaszczeniowych i początek tego dał właśnie Lech Wałęsa. Proszę o tym nie zapominać. Dziękuję bardzo. No dobrze, ale elementem uwłaszczenia była również reprywatyzacja. Jeden ze sztandarowych punktów jeszcze emigracyjnych. Proszę nie mylić tego. Ale ja tego nie mylę, tylko wie pan, chodzi o zwrot tego, co reżim komunistyczny zabrał po prostu obywatelom, tak? No setki tysięcy, jeżeli nie miliony obywateli. No więc tutaj nie było żadnej zmiany. Ta reprywatyzacja nawet się pojawiła w planie Saksa, który później ogłoszono planem Balcerowicza, ale z tego planu Saksa już w mundurku planu Balcerowicza wykreślono ten punkt reprywatyzacyjny. A stało się to także za sprawą Zbigniewa Brzezińskiego, bo on przyniósł wiadomość z Moskwy, że Sowieci nie zgadzają się na reprywatyzację, a w zamian jako rekompensatę za reprywatyzację oferują wyjaśnienie sprawy katyńskiej. Pytanie dotyczące ewentualnych możliwości rozmów rządów zachodnich z opozycją na temat tego, że po przemianach będą mieli preferencje na rynku polskim. Czy na takie ślady trafiły? Bo pan zadał takie pytanie. Te rozmowy między opozycją, między ośrodkami solidarnościowymi, o nie chodzi, tak, a elitami politycznymi, no, odbywały się przez całe lata 80. Były to spotkania poprzez ambasady i bezpośrednio z politykami. Lech Wałęsa wyjechał w końcu na Zachód w 1988 roku. Najpierw do Paryża, gdzie spotykał się z politykami francuskimi. Nie badałem tych spraw, tak, bo to jest kwestia tego, co się działo już po 1989 roku, jak ewentualnie tą kooperację już zadzierzgiwano, jak ona wyglądała w rzeczywistości. No to się wiąże jakby z moim postulatem, że należy zbadać sprawy finansowe, tak, bo rządy zachodnie, francuski, brytyjski, holenderski i tak dalej, no, wspierały w sposób tajny Solidarność, struktury migracyjne, które przesyłały pieniądze Solidarności, kontrolowały organizacje emigracyjne. Część tych przedstawicieli emigracji wróciła po 1989 kraju do Polski i rozpoczęli tutaj kariery polityczne, społeczne i inne. Także to są kwestie jakby otwarte. Sama książka jest jakby zaczynem wielu różnych tematów, wielu różnych wątków. Próbowałem stworzyć, mimo tego, że to jest taki straszny rozmiar, syntezę wielu różnych spraw i setek tysięcy dokumentów, prawda, żeby przyszłym badaczom stworzyć jakiś grunt do przyszłych badań, bo czegoś takiego do tej pory nie było. Nie było opracowania dotyczącego rozpracowania Solidarności czy współpracy między ośrodkami zachodnimi a opozycją w Polsce. Dziękujemy Państwu, dziękuję naszym gościom.